Chciałem Państwu bardzo serdecznie przywitać na dyskusji o mediach i demokracji. Chciałem Państwu bardzo podziękować, że zdecydowaliście się piątkowe popołudnie spędzić z naszymi panelistami i panelistami na dyskusji o mediach i demokracji. Ja nazywam się Niko Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej Ferdynanda Bellesa. Nasze dzisiejsze spotkanie jest elementem szerszego projektu realizowanego we współpracy z Fundacją Wisielberka. Projektu poświęconego różnym aspektom kryzysu współczesnej demokracji. W 2014 roku organizowaliśmy w Warszawie seminarium poświęcone właśnie różnym aspektom kryzysu demokracji. Czego efektem jest ta książka, którą macie Państwo w rękach. Oraz cykl spotkań wokół tej książki. Lublin jest kolejnym miejscem, które odwiedzamy w ramach właśnie dyskusji poświęconych demokracji. Wcześniej byliśmy w Szczecinie dyskutując o partiach politycznych i demokracji. Byliśmy także w Słupsku, gdzie wspólnie z prezydentem Robertem Biedroniem oraz lokalnymi aktywistami miejskimi dyskutowaliśmy, jak zwiększać partycypację obywateli w zarządzaniu miastami. A temat, jaki wybraliśmy na dyskusję w Lublinie, to temat demokracja i media. W tej książce jest przynajmniej dwa rozdziały, są poświęcone tej problematyce. Rozdział autorstwa profesor dr Doroty Piątek, która przedstawia w niej wyniki swoich badań dotyczących tabloidyzacji mediów i medializacji polityki. Ale jest także ciekawy rozdział zaraz dyskusji pomiędzy Wojciechem Orlińskim a Katarzyną Szymielewicz na temat internetu, bo internet to także medium, nowe medium, które także ma wpływ na demokrację, więc tam są otwarte rozdziały. Wydaje mi się, że sporo tych wątków być może uda nam się poruszyć w dzisiejszej rozmowie, bo nasze spotkanie będzie miało charakter rozmowy. Bardzo się cieszę, że zaproszenie na to spotkanie przyjął pani dr Agnieszka Ziętek. Dziękuję za zaproszenie. Zakładu Filozofii, Socjologii i Polityki Uniwersytetu Marii i w Lublinie. Pan redaktor Jan Urdyński, wieloletni dziennikarz Rzeczpospolitej, komentator polityczny, znany także Państwu zapewne z fal radiowej Jedynki, tudzież z TVP Info, i redaktor Roman Górkiewicz, także zapewne Państwu znany z programów telewizyjnych, ostatnio w TVN24, wcześniej był związany także z telewizją publiczną, z Gazetą Wyborczą, był redaktorem naczelnym Przekroju. Jego felietony przekrojowe także wyszły w formie książkowej. Jest także wykładowcą w kolegium CITES. Dzień dobry. Więc bardzo się cieszę, że w tak zacnym gronie teoretyków, ale także praktyków i mam nadzieję także z Państwa udziałem dyskutujemy o współczesnych mediach w kontekście globalnym i w kontekście, wydaje mi się, także pewnie polskim. Ale chciałbym zacząć od tego kontekstu bardziej globalnego, związanego z takim pytaniem, czy współczesne media w tej współczesnej swojej formule one sprzyjają obronie takich liberalnych wartości demokratycznych, czy też raczej wzmacniają w dyskursie publicznym ten dyskurs taki populistyczny, antyestablishmentowy, który promuje bardziej autorytarne wątki. Tutaj chciałem się odnieść do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy do czynienia z fenomenem Donalda Trumpa. Wielu komentatorów twierdzi, że jego taki wielki sukces polityczny, że znalazł się na tym ostatnim etapie wyścigu do fotela prezydenckiego, to także jego umiejętność gry z mediami, znaczy, że ten typ polityka jest atrakcyjny dla mediów, że on tworzy show, a media dzisiaj są właśnie nastawione na show. Czy w tym kontekście można właśnie odpowiedzieć na to pytanie, czy te współczesne media, czy one umacniają demokrację, czy też wspierają tych, którzy tę demokrację chcą podważać? Może z tym pytaniem zawsze pani doktor. Ja mam nadzieję, że nie oczekujemy takiej odpowiedzi na tak albo na nie, bo to jest chyba w ogóle niemożliwe. Znaczy ja bym powiedziała i tak, nie, to znaczy czy umacniają demokrację, czy
czy też w przypadku Trumpa, jeśli akurat o tym konkretnie case'ie mówimy, czy ułatwiają na przykład pewnym chociażby grupom populistycznym no właśnie docieranie do szerszego odbiorcy. Jeśli chodzi akurat o tę sytuację, o której tutaj zacząłeś mówić, związaną z tabloidyzacją, bo rozumiem, że o tym tutaj mówimy, na pewno można się z tym zgodzić, tak? To jest tą tezą, którą postawiłeś, że rzeczywiście jako taką jedną z cech charakterystycznych tych współczesnych mediów i takim sposobem funkcjonowania oczywiście związanym stricte z ich wymiarem komercyjnym, prawda? I wymiarem rynkowym jest pewien format oczywiście zaczerpnięty z tak zwanych tabloidów, no, który rządzi się pewnymi prawami. Żeby tutaj może jakoś nie rozwlekać tego tematu, to oczywiście to są pewne cechy, tak? To jest show, to jest informacja, która jest obliczona na ilość, tak? Czyli oczywiście tutaj też możemy nawiązać do tego, do Facebooka i do lajków, tak? Czyli ilość, a nie jakość informacji, ilość osób zainteresowanych jest ważna, a nie pogłębianie informacji, docieranie do jakiegoś sedna, więc show, format rozrywkowy, informacja, która jest powierzchowna, która jest pewnego rodzaju grą z odbiorcą, która nawet tutaj moglibyśmy się do pewnych również teorii mediów zwrócić, jest pewnego rodzaju również spektaklem, prawda? Czyli pewnego rodzaju widowiskiem, które jest odgrywane przed odbiorcami. No i oczywiście są to wszystkie te elementy, które mają służyć temu, żeby przyciągnąć jak największą ilość odbiorców i Trump się oczywiście doskonale tutaj w ten format wpisuje i z niego korzysta. Czyli korzysta z tego, z czego może i gdzie mu, jak widać, niestety całkiem nieźle. Z drugiej jednak strony, gdybyśmy tutaj mieli też jakby zobaczyć tą drugą stronę medalu, no też nie możemy pewnie zapomnieć o takim zjawisku, jakim jest arabska wiosna i tutaj wykorzystywanie mediów już stricte do tej sytuacji rozszerzania czy poszerzania postaw demokratycznych. Więc tutaj takie może jak na początek, dwie skrajne sytuacje, dwa skrajne przykłady, które jednak pokazują, że nie można, wydaje mi się, jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ z jednej strony rzeczywiście media mogą być narzędziem, które może być wykorzystywane w ramach tego dyskursu neoliberalnego, czy też w ramach tej tabloidyzacji, ale z drugiej jednak strony stają się też narzędziem demokratyzacji. Ale mówię do polskiego przykładu. Jasne. Czy to w Polsce, moim zdaniem, są i takie media. Ewidentnie są media, które, bez których demokracja polska byłaby o wiele uboższa. Od początku zresztą, moim zdaniem, od 1990 roku znacząca część mediów wtedy miała swój udział w budowaniu demokratycznej Polski, która w walny sposób się przyczyniła. Taki dziennik jak Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita, która przestała być gazetą rządową, Polityka, Tygodnik Powszechny, w swoim czasie nieistniejąca, moim zdaniem też, znaczy Przegląd z lewicowy tygodnik, w jakimś sensie również Trybuna, która już nie istnieje chyba, co wiem, ale na pewno jest ta grupa gazet, która bez których demokracja polska byłaby o wiele uboższa, aktywnie budowały tą demokrację. Wręcz uważam, że miały kapitalną rolę, grupowały wokół siebie środowiska jednoznacznie zorientowane na zbudowanie Polski demokratycznej, liberalnej demokracji w Polsce. No a z drugiej strony to potem się objawiło, szczególnie w okresie IV Rzeczpospolitej i potem po upadku IV Rzeczpospolitej, powstanie całego imperium mediów wokół PiS-u, mediów elektronicznych i mediów papierowych, przede wszystkim tygodników i portali, które wspomagał, a wręcz płaciły za nie skoki, które moim zdaniem mają za zadanie zburzenie
liberalnej demokracji w Polsce. Są przekaźnikami i wspierają bardzo mocno, jeżeli można o czymś takim powiedzieć, myśl polityczną Jarosława Kaczyńskiego. Wspierają te wszystkie bardzo aktywnie, nawet bardzo brutalnie. Wspierają te zamachy na liberalną, bo tak według mnie to tak trzeba nazwać, cały zamach na liberalną demokrację, który w Polsce jest. Budują jakąś taką atmosferę nienawiści, złości, nienawiści do dotychczasowych i kwestionowania dotychczasowych instytucji stojących na straży liberalnej demokracji, demokracji parlamentarnej w Polsce. Także myślę, że po prostu mamy do czynienia z dwoma obozami też w obszarze mediów, tymi prodemokratycznymi i które bardzo mocno związanymi w tej chwili wokół PiS-u, jednoznacznie deklarującymi się po tej stronie, bez żadnych wątpliwości, aprobujący program polityczny PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego. Ja postaram się, bo ja mam taki kłopot, że ja nie jestem teoretykiem mediów. Kiedy byłam praktykiem mediów, to przeważnie krótko, bo mnie te media wypluwają z siebie. Kiedy uczę dziennikarstwa, to też jakby uczę raczej technik warsztatowych, a mimo to pokuszę się o dwie rzeczy. Polemikę na pewno z Jankiem Ordyńskim i pani doktor przeciwstawię twardą tezę, ponieważ osobowościowo bardziej jestem publicystą i felietonistą, dlatego twarda teza jest dla mnie bardziej naturalną do przyjęcia. Nie mam na sobie tych cugli akademickich, więc na to pozwolę. Więc moja teza jest taka, że demokracja przez media współczesne en bloc zasadniczo nie jest wspierana. To znaczy choroba demokracji w dużej mierze bierze się z tego, jaki kształt przyjęły media. I tu właściwie jest najprostsza rzecz do powiedzenia. O tym decyduje to, że informacja stała się towarem, a media stały się przedsiębiorstwem, które ten towar wytwarzają i sprzedają. I sprzedają go na tej zasadzie, że muszą ten towar wypchnąć jak największej liczbie oglądających, słuchających, czytających w najmniejszym stopniu osób. No i stąd jest efekt tej tabloidyzacji. Znaczy, tabloidyzacja jest konsekwencją, a nie źródłem tego, jakie media choroby toczą. I oczywiście są kontrprzykłady, tak? Te kontrprzykłady jednak są nieliczne. One dotyczą właściwie kilku krajów starej Europy, tak zwanej zachodniej. I te kontrprzykłady opierają się dokładnie na tym, że istnieją tam media, które w rzeczy samej zasługują wciąż jeszcze na nazwę media publiczne, a to związane jest z tym, że mogą utrzymać charakter mediów publicznych, o których może krótko powiem, co przez to rozumiem, dlaczego to jest tak ważne, że są niezależne od wyścigu na rynku reklam o pieniądze. Po prostu, to jest jedyna gwarancja. To jest jedyna gwarancja, tak, która sprawia, że media mogą, nie muszą, jak gdyby uchronić się od tej choroby komercjalizacji i tego, że jest to opowiedzenia jakaś wizja świata albo spór o świat, ale w sposób uczciwy. Teoretycznie powiem tak, o tych mediach właściwie od takiej wiele ważnych takich książek, ja jak mówię, nie jestem teoretykiem, ale mediów, ale jest dostępna po polsku książka Pierre'a Bourdieu o telewizji, czyli o panowaniu dziennikarstwa. Tak? To jest książka, która wydaje mi się paradoksalnie nie została napisana, tylko to jest zapis wykładu telewizyjnego Pierre'a Bourdieu chyba z lat 70., z drugiej połowy lat 70., konkretnie wydaje mi się, że jak pamiętam, to z 77 roku. I Bourdieu tam dokonuje, Pierre Bourdieu, wybitny socjolog francuski, twórca wielu fundamentalnych pojęć o wykluczeniu, o dominacji, o przemocy symbolicznej, opowiada o tym, jak z definicji właściwie media, dziennikarze strukturalnie,
tak, nie osobowościowy, nie Jan Gordyński, chociaż również Jan Gordyński, nie Roman Kurkiewicz, chociaż również Roman Kurkiewicz, stosujemy po prostu stały rodzaj przemocy, bo to na naszych warunkach odbywa się rozmowa o świecie. Tak? I te zarzuty są bardzo ciekawe, bo on pokazuje taką strukturalną przemoc mediów wobec świata odbiorców, to jest pasjonujące. Tak? Z tej lekcji Pierre Bourdieu oczywiście polskie media po 1989 roku, czy ludzie, którzy odpowiadali za tworzenie tego takich ram funkcjonowania mediów, nie wyciągnęli żadnych wniosków. To znaczy, i tu wejdę w polemikę z Janem Ordyńskim, właśnie trochę opierając się na Bourdieu. To znaczy moja krytyka idzie w tę stronę, że nawet te media, które ty tu pochwaliłeś, tak? Typu, nie wiem, Gazeta Wyborcza, z którą w pierwszych latach jej życia i z nim ja byłem związany głęboko, czy Rzeczpospolita, czy inne stacje telewizyjne, w tym media publiczne, tak naprawdę są winne bardzo poważnym grzechom, które idą dalej niż takie zderzenie między, nie wiem, PiS-em a Platformą, albo demokracją liberalną, a inną. Również z tych powodów, że musiały zarabiać na życie, to po gazecie i po Rzeczpospolitej widać doskonale, po telewizjach tym bardziej. To tak naprawdę oznacza, że media doprowadziły do tego, że wzięły udział w tym procesie, współtworzyły go albo wzmacniały, który sprawił na tym, że sprawił to, że tak naprawdę miliony ludzi w Polsce rzeczywiście wykluczonych dodatkowo jeszcze nie dostały żadnego głosu. Tak? Znaczy ich głos nie istniał, ponieważ zasadniczo media powstają w Warszawie i siłą rzeczy i kosztów tanich najłatwiej jest robić duże media w samej Warszawie. Nie znaczy, że nie istnieją media gdzie indziej, ale bardzo często związane albo z lokalnym biznesem, albo nie daj Boże jeszcze z lokalną samorządową władzą, po prostu mają w sobie takie ograniczenia, które swojej roli takiej mitycznej, która tak naprawdę stoi gdzieś u powstania tego mitu wolnej prasy, czyli wolnych mediów, po prostu jest niemożliwa do wykonania. Tak? Ten głos wołającego na puszczy o media publiczne, które jedyne mogłyby wzmacniać w takim realnym, jakby mocnym, stałym, systematycznym wymiarze, jest strasznie ważny. Ja bym sformułował taki postulat właściwie, czy takie moje przekonanie, że właściwie jednym z praw obywatelskich jest prawo do posiadania mediów publicznych. Nigdy w Polsce tak to nie zostało ujęte. Bo mediów publicznych, czyli nie mediów państwowych, nie mediów rządowych, nie mediów partyjnych. A tak poszła degradacja tak naprawdę mediów publicznych w Polsce. Ona tak poszła takimi kolejnymi krokami, że media państwowe, które formalnie w myśl ustawy nazywają się mediami publicznymi. Teraz po prostu już się inaczej nazywa. Teraz się nazywają narodowe, ale są partyjne. Ale tak jakby nie chcę wchodzić w takie szczegóły. Państwowe już nie, dlatego że państwo to jest coś więcej. Tak? Na początku miały w sobie coś takiego, że były państwowe, potem zaczynały być pewnym kompromisem i tak naprawdę rozkładem sił parlamentarnych de facto, czyli tu troszkę PSL-u, prawda, tutaj szczyta jakiejś prawicy, tutaj mocny wkład SLD często, no i tutaj decydująca rola o wolności jako tego kogoś, kto niesie tą oświatę, demokrację ubogiej. I tu się podzielę taką anegdotą, ponieważ mam w swoim niestety za bogatym życiorysie medialnym również taki epizod, kiedy pełniłem kierowniczą funkcję w telewizji publicznej. W roku 95 do roku 96, de facto niecały rok, byłem szefem publicystyki programu drugiego Telewizji Polskiej. I dzisiaj właściwie, jak sobie to przypomniałem, właściwie jadąc do państwa, zresztą wyparłem z głowy. Nie, tego się nie będę. Wyparłem z głowy taki pomysł, który miałem wówczas pełniąc tę funkcję, ponieważ uważałem, że jestem szefem publicystyki programu drugiego. Głęboko się myliłem. Poszedłem do dyrektora mojego programu, żeby przekonać go, że
że bardzo istotne jest, żeby wprowadzić stałe pasmo demokratyczne po prostu przez cały tydzień. Mówię, nie wybra, nie żądam, mówię, nieskończenie wielu rzeczy. Tak? Nie żądam sprawdzenia najlepszych filmów dokumentalnych w sprawie demokracji. Nie żądam tego, żeby o demokrację grać w różny sposób, ściągając te wielkie gwiazdy. Tylko pół godziny codziennie w różnych sprawach związanych z demokracją, żeby taka opowieść po prostu była. To jest, wydawało się to niezbędne. Właściwie wzrok tego dyrektora, który wówczas napotkałem, pamiętam do dziś. Tak? To znaczy, co za mi licho nadało tego szaleńca tutaj. Tak? Oczywiście z tego nic nie wyszło. Tak? Nic z tego nie wyszło, bo z tego wyjść nie mogło. Minęło pół roku, zmienił się prezes telewizji, który przed PSL-u. I w tej sytuacji trzeba było ustąpić miejsca szefa publicystyki w programie drugim. Został nim redaktor, dziennikarz właśnie, nawet nie redaktor, dziennikarz Zielonego Sztandaru, specjalista, felietonista, specjalista od hodowli trzody chlewnej. No i już potem poszło, tak? Więc jakby to też ta drobna opowieść też pokazuje tak, co się stało z tobą. I właściwie odpowiedzialność za to, co się stało z mediami publicznymi, ponoszą wszystkie rządzące do tego momentu ekipy publiczne. Wszystkie, ponieważ każda z nich chciała przytulić w mniejszym lub większym zakresie te szanse i możliwość wpływania na opisywanie świata, jaką dawała im partyjna władza. Po prostu. De facto nie znalazło się na tyle mocne żadne środowisko do pewnego momentu, które byłoby w stanie wyartykułować w ten sposób kompletnie sprzeczny z istotą tego, czym powinny być media publiczne i w czyim interesie one powinny funkcjonować i dlaczego na nie warto wydać pieniądze. Państwowe pieniądze, a nie wpuszczać ich w wyścig z Polsatem czy z TVN-em później o kasę na rynku reklam, bo to jest po prostu, to jest zatruta strzała, która po prostu doprowadza do śmierci. I właściwie tę śmierć oglądamy i... Ale to jeśli mogę... Przepraszam, się rozgadałem, ale... Ale zaraz pozwolę się odnieść, bo tutaj były polemiki, ale to w takim pytaniu na te media publiczne, bo ten kontekst, który jest, ponieważ mieliśmy taką sytuację, gdy w sprawie mediów publicznych zabrał głos wczesny premier Donald Tusk, który zniechęcał do płacenia abonamentu. Teraz mamy też hasłami przywrócenia, wzmocnienia mediów publicznych. Mamy te, no, telewizję, która jest pod bardzo silnym wpływem jednej partii i radio, tak? Że raczej spełniają funkcje propagandowe. Więc jest pytanie, czy będzie istniała taka silna legitymizacja społeczna dla pomysłu, żeby jednak te media publiczne otworzyć, czy te działania tych wszystkich formacji i dzisiaj te działania, które raczej chyba no, bardziej ośmieszają ideę mediów publicznych, czy to na trwałe nie skompromituje właśnie tej idei mediów publicznych? No, oczywiście takie zagrożenie jest. Ja odpowiedzi akurat na to pytanie nie znam. Czyli mamy do czynienia teraz z takim zjawiskiem, że szukając dobrego pomysłu, tak, czy idąc w stronę dobrego pomysłu, nie szukając go, bo on jest na wyciągnięcie ręki, tak? Mamy kraje europejskie, w których telewizje publiczne i radia publiczne funkcjonują na najwyższym poziomie, a mówią na bardzo wysokim poziomie i na takim, że spełniają swoją funkcję. To też widać po sposobie funkcjonowania społecznych w jakiejś mierze. Więc tutaj nie ma tej odpowiedzi. Oczywiście niepłacenie albo sprywatyzowanie wszystkich mediów to jest kierunek zły. To, co zrobił Tusk, było skandaliczne tak naprawdę, aczkolwiek mało istotne, bo gdyby te media były na tyle... Nie mogę dodać, bo jedna rzecz była bardzo ważna. Ale właśnie mi przerwać. Nie, ale właśnie chciałem ci przerwać, żeby uzupełnić to, co mówisz. Dlaczego chcesz mi przerwać? Ja zaraz skończę. W 2009 roku była taka sytuacja, że Tusk nie tylko nawoływał do tego niepłacenia abonamentu, ale w 2009 roku doszło do porozumienia Platformy z SLD, Jerzego Szmajdzińskiego z Chlebowskim, który był wtedy przewodniczącym klubu parlamentarnego PO. Została pisana i przegłosowana ustawa o finansowaniu mediów publicznych. Przeszła ona przez Sejm, przez Senat, wróciła z drobnymi poprawkami do Sejmu i wtedy Tusk to by wrócił i powiedział, żeby nie uchwalać tej ustawy i do dzisiaj jest tak, jak jest. Tak, ale to jakbym też nie wchodził w taki, jakby, wiesz,
To, co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć to, że oczywiście sam sposób finansowania napisu on idzie z zupełnie innego myślenia. Nie dlatego, żeby zbudować media niezależne, czyli publiczne, tak jak ja o nich tu mówię, tylko żeby jak najtaniej zbudować swoje media partyjne. Jak najtaniej. Za publiczne pieniądze. Na tym polega pomysł z abonamentem powszechnym, no niczym innym. W tym sensie on jest kompletnie niespójny z propozycją, o której ja mówię. Być może moja propozycja czy myślenie jest utopijne, ale one nie są utopijne do końca, ponieważ demokracje, które jak się wydaje, mają się mimo wszystko znacznie lepiej niż Polska. Myślę tutaj o Wielkiej Brytanii, Niemczech, częściowo Francji, a właściwie Francji też po prostu. Tak, to są przykłady, gdzie tam media publiczne odgrywają taką rolę, którą odgrywać powinny, bo mają też tę wolność. Tak? Mają wolność od tego, że nie zależą od zdobyczy na rynku reklamowym, co jest jakby bardzo polityczne, tak? Bo to są wszystko polityczne. No to polityczne. Wszystkie te ekonomiczne decyzje są de facto decyzjami czysto politycznymi. I w tym sensie jesteśmy w wielkim kłopocie, bo prawdę mówiąc, rzadko udaje się wyartykułować nawet tak banalny pogląd jak mój, prawda? On po prostu w sferze publicznej nie ma, nie istnieje. Wydaje mi się, że ten projekt twórców sprzed 2-3 lat, on szedł w tę stronę, obywateli kultury. Jest pytanie, czy społeczeństwo dzisiaj jeszcze w ogóle chce mieć media, które spełniają inną rolę niż rozrywkowe, tak? Jeśli się przez kilkadziesiąt lat przyzwyczaja ludzi do tego, że właściwie media muszą być coraz bardziej i wyłącznie rozrywką, muszą być powierzchowną, niepogłębioną informacją. Mało tego, że nie ma miejsca nawet na takie wysepki, tak, które są jakimś wyjątkiem albo standardem, no to prawdę mówiąc, skąd ma się zrobić ten pomysł? Tak? Także jesteśmy w momencie dramatycznym, na który bynajmniej nie zapracował wyłącznie PiS, tylko po prostu wszystkie rządzące ekipy polityczne, ale tak naprawdę, też trzeba to mocno powiedzieć, właściwie cała dotychczasowa elita intelektualna, jeśli istnieje, ale jednak albo odgrywa taką rolę w tym kraju, tak? I to się stało. To jest, ja zresztą uważam, że to jest taki jeden z fundamentalnych grzechów założycielskich polskiej demokracji po 1989 roku. Niezadbanie o to, żebyśmy mieli media, które są niezależne od każdej nadchodzącej, zmieniającej się władzy i partii, media, które w naszym imieniu i jakby będące naszym głosem patrzą władzy na ręce. Nie jest tak, że media nie patrzą władzy na ręce. Czasem tej spojrzą, czasem tamtej z niechęcią, bo Polacy też spojrzą. Tu powiedzą, tu ujawnią. To nie jest tak, że to się w ogóle nie dzieje. Ale to się nie dzieje w sposób, powiedziałbym, taki zadekretowany, rytualny, stały i niebezpieczny dla władzy. Mam takie poczucie, że komercjalizacja mediów, która nastąpiła, jest dla władzy bardzo korzystna. Władza potrafi znaleźć instrumenty, żeby takimi mediami po prostu sterować. To nie zawsze na takim, nie zawsze chodzi o ręczne sterowanie, że Stefan nie może mówić tego w programie Janka, a Heniek w programie pani Moniki. Tylko to są dużo poważniejsze procesy. Tak naprawdę opowieści o innej Polsce, o Polsce wykluczonej, ubogiej, niedojadającej, niezadowolonej, o Polsce, która czeka na program 500+, mówię umownie, po prostu nie było właściwie w polskich mediach. Tak? Pewne zjawiska, pewne pojęcia, pewien rodzaj analizy po prostu nie istniał. Przepraszam. Tutaj się kilka wątków pojawiło, może do tego ostatniego, ale jeszcze też później kolejny chciałabym. Ja tutaj bym się nie zgodziła z tym, że nie było tego wątku, tak jak to mówisz, tej ubogiej Polski, która jest gdzieś tam zmarginalizowana i tak dalej. Ona była, tutaj się pojawiała w kontekście pewnych sensacji, pewnych wydarzeń właśnie, i to jest ta konwencja właśnie tabloidu, tak? Wtedy, kiedy na przykład odebrano matce 6. dziecko, ponieważ nie miała warunków odpowiednich, tak? Wtedy, kiedy na przykład ojciec zabił matkę, zabił dziecko, później zabił siebie, prawda? Więc te wątki, one się pojawiają. Matka zabiła trójkę dzieci, wsadziła się leczyć, tak. Ojciec, więc te wątki się pojawiają, ale ojciec też, to już jakby tutaj jest ostatni.
słuchać. Te wątki się pojawiają, z tym, że one są trywializowane i pojawiają się właśnie w konwencji takiego tabloidu, w konwencji skandalu, sensacji. Banału, właśnie. Taki, nie szuka się rzeczywiście jakby przyczyny tego, istoty. Nie grzebie się, tak? Nie pyta się, dlaczego ona to zrobiła, czy dlaczego on to zrobił. No, to jest news, tak? To jest ten pasek na dole, prawda? To jest news, to ma przyciągnąć, znowu widzę, ma przyciągnąć zainteresowanie. I to jest znowu ta konwencja tabloidu. To jest tutaj a propos tej ostatniej kwestii. Natomiast chciałabym wrócić do początku, do tego, o czym tutaj mówiłeś, tutaj się pojawił Bourdieu między innymi. Tutaj jeśli już o tą warstwę teoretyczną, ale też bym nie chciała może zbyt dużo na temat tej teorii, ale jeśli się pojawił Bourdieu, to oczywiście tutaj w ogóle cała teoria i szkoła krytyczna, to jest to, o czym mówiłeś, prawda? Czyli sposób analizy między innymi dyskursu medialnego, czy w ogóle kultury masowej, przecież media oczywiście są ściśle związane również z kulturą masową i w pewnym sensie tą kulturę masową, czy kulturę popularną, tak jak teraz mówimy, już rozpowszechniają. To jest oczywiście analiza przez pryzmat tej teorii krytycznej. Tutaj oczywiście, jeśli mówimy o Bourdieu, to nie sposób też pominąć Francuzów, tak? Czyli Foucault i Baudrillard. Foucault, który mówił oczywiście wiedza, władza, jeśli wiedza, to również rzeczywiście informacja, prawda? I tutaj dalej oczywiście mamy tą narrację teorii krytycznej, która mówi o tym, że pewne powiązania, to już w dużym uproszczeniu, pewne powiązania pomiędzy elitą, czy pomiędzy władzą, a przekazywaniem informacji oczywiście występują i oczywiście elity będą w taki sposób przekazywały tą informację, żeby oczywiście nie podcinać gałęzi, na której siedzą, tylko żeby tą gałąź jak najdłużej utrzymać. To tak w dużym telegraficznym skrócie. Natomiast nie zgodziłabym się tutaj też z pewną rzeczą, o której była mowa, a mianowicie jeszcze o tym, że media jednak nie tworzą tego społeczeństwa demokratycznego. I znowu bym tutaj uparcie nawiązywała do tej Wiosny Arabskiej i z kolei tutaj do tej książki Kastersa, która kilka lat temu wyszła do opracowania, taka analiza właśnie nowych ruchów społecznych w perspektywie sieciowej. Bo ja mam też wrażenie, że cały czas rozmawiamy o tych mediach klasycznych, a pomijamy te tak zwane nowe media, czyli wszystko to, co się wiąże z internetem, prawda, z tymi nowymi sposobami czy formami komunikacji. I Kasters świetnie analizuje właśnie rolę tych nowych mediów, między innymi portali społecznościowych i całej innej masy, prawda, komunikatorów różnego typu, w przemianach właśnie dokonujących się podczas Wiosny Arabskiej. I on wyraźnie pokazuje i mówi, że bardzo często, gdyby nie te nowe media społecznościowe, gdyby nie internet, to tak naprawdę te przeobrażenia byłyby, no może nie stawia takiej mocnej też, że one by się w ogóle nie dokonały, ale rzeczywiście one wyprowadziły ludzi na ulicę, to była platforma komunikacji. I dzięki temu to się w ogóle miało szansę zadziałać. Będzie internet wyprowadził nowych mediów. Oczywiście też nowe media, podobnie zresztą jak te stare klasyczne, one mają tak zwane plusy dodatnie i plusy ujemne, tak? Jak mają klasyk. I tutaj rzeczywiście odwołałabym się do tej polemiki, która w książce jest, która dotyczy internetu, bo to jest świetna wypowiedź Wojciecha Orlińskiego, który właśnie pokazuje zagrożenia, które stoją za internetem, prawda? Czyli mówi między innymi właśnie o tym, że wbrew pozorom internet wcale nie jest miejscem pełnej demokracji i pełnej wolności, tak jak się może nam potocznie wydawać, ale to jest miejsce przecież, za którym również stoją korporacje międzynarodowe, wielki biznes i dziwnym trafem to są zazwyczaj korporacje amerykańskie, prawda? To jest kilka korporacji amerykańskich, które skupiają w jednym czy w kilku jakby rękach główne narzędzia, za pomocą których my się komunikujemy w tym internecie. I on też bardzo fajnie pokazuje te słabe punkty, prawda? Te obszary, gdzie jednak to może wyglądać właśnie jako pewnego rodzaju zagrożenie. Więc to znowu jest taka sytuacja niejednoznaczna. To ja w takim razie chciałbym, bo to było moje drugie pytanie dzisiejszej dyskusji. Ale jeszcze o przyszłości mediów publicznych w Polsce. A to ja. Można? Tak. Bo ja chciałbym, że w gruncie rzeczy od nowego roku mamy do czynienia z sytuacją, w której nie mieliśmy do czynienia, zburzenia mediów publicznych. Ja mogę powiedzieć, pracowałem i tworzyłem stację, którą w pewnym momencie wyprowadziliśmy i to zupełnie mówię jakby bez osobistego tutaj w tym interesu. TVP Info wyprowadziliśmy.
wprowadziliśmy ją na pierwsze miejsce wśród stacji informacyjnych w kraju. W tej chwili ta ekipa, która z tym nigdy nie mieliśmy do czynienia w żadnych stacjach telewizji publicznej, radia publicznego. Ta ekipa, która przyszła w tej chwili do mediów publicznych od nowego roku, zburzyła cały dorobek tego wszystkiego. Mówimy, że nazwano to, przyjęto specjalną ustawę, której nigdy nie przyjmowano, wyłącznie w kierunku zrobienia, po to, żeby zrobić czystkę. Ta mała ustawa medialna, która została przyjęta pod koniec roku, została wyłącznie przyjęta po to, żeby zrobić czystkę programową i personalną. Ale mogę powiedzieć tak, że gdyby nam udało nam się zbudować zespół pracujący bardzo sprawnie, średnio młodych i dojrzałych dziennikarzy, ludzi pracujących bez zastraszenia. No mogę powiedzieć tak, że jak kiedy wchodziłem do newsroomu, a miałem tam swoją jakąś rolę nie najmniej istotną i powiedziałem dowcip, to ludzie się śmiali nie dlatego, że przyszedł jakiś ważniak i powiedział dowcip. Ale śmiałeś. Nie, bo natomiast na drugie i druga sprawa była taka, że jeżeli w tym momencie, kiedy był alarm, jak to w stacji informacyjnej, naciskało się guzik, to oni profesjonalnie zachowywali się jak straż pożarna w wypadku tej stacji. Wszyscy ci ludzie, zdecydowana większość tych ludzi, bez względu na ich zaangażowanie, tego nikt nie badał. Dostała, albo odeszła sama z pracy, co moim zdaniem jest, co muszę też powiedzieć, budujące dla mnie. Ludzie sami rezygnowali, ludzie młodzi i stosunkowo młodzi, sami rezygnowali z pracy, nie mając żadnej perspektywy, niczego im nie proponowano na zewnątrz. Rynek jest zresztą bardzo płytki, nawet w Warszawie jest bardzo płytki. A mimo to nie godzili się na to, na przykład jak dwie dziewczyny wydawczynie w TVP Info, które wzięły torebki i wyszły w maju ze stacji w trakcie pracy, ponieważ dyrektor im zabronił relacjonowania marszu powrót. Po prostu wzięły torebki i wyszły sobie stamtąd. Takiej sytuacji dotąd nie było. Rozbito zespoły. Podstawowo od 1990 roku, nawet wcześniej, bardziej Drawicz, nie dokonano żadnej gruntownej, odsunięto już ludzi tam po 80, po 90 roku. Natomiast nikt nie dokonywał jakiejś łomem czystki personalnej. W tej chwili to świadomie rozbito zespoły, rozbito program. I gdyby na przykład, gdyby nie powiedziano z tym zespołem, żebyśmy wracali, mamy jutro wrócić do swojej stacji, to by wszystko trzeba było zrobić od nowa. Telewizja publiczna, radio publiczne zostało rozbite w tej chwili. Nie ma czegoś takiego. No sam fakt, że postanowiono zabrać nazwę mediów, to nie są media publiczne, tylko są media narodowe. Stworzono jakieś karkołomne instytucje, drugą tą Krajową Radę, Radę Mediów Narodowych, obok konstytucyjnie istniejącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i tak dalej, i tak dalej. To, że, no, jak mówię, no, rozpędzano zespoły, rozpędzano program, że przyjęto taką linię programową, niezwykle ideologiczną. Takich też nie było, takiego zakłamania nie było, takiego tendencyjnego informowania, takiego trzymania za twarz dziennikarzy przy przygotowywaniu programów informacyjnych i publicystycznych. Po mnie przyszedł Marcin Celiński, przyszedł do stacji, pobył parę tygodni, zaprosił jakiegoś gościa, który nie odpowiadał aktualnym włodarzom, został natychmiast wyrzucony z pracy. No, takich sytuacji, tak drastycznych nie było. Poza tym nie ma żadnego pomysłu na odbudowę, na budowę czegoś nowego i naprawdę ważnego. Obawiam się, że w tej sytuacji też ekonomicznej, w tej chwili, w jakiej się znalazły media publiczne, obawiam się o to, że ich przyszłość może być w ogóle zagrożona, nawet po tym, jak PiS straci władzę, że po prostu już nie będzie czego zbierać. To za chwilę Państwa chcielibyśmy zaprosić do dyskusji, ale jeszcze chciałbym ten wątek tych nowych mediów poruszyć, ponieważ faktem jest, że różne badania pokazują, że zwłaszcza najmłodsi, jakby ta najmłodsza część społeczeństwa właściwie nie korzysta z tych mediów tradycyjnych w postaci telewizji i radia, że nie stamtąd czerpie informacje. I to akurat
nawet w tej polemice Szymilewicz i Jurińskiego w tej książce nie wybrzmiało tak mocno, ale tutaj był jakiś taki problem, o którym w tej książce mówi, posługując się zupełnie innymi przykładami, mówi profesor Michał Dylewicz w rozdziale poświęconym uprzedzeniom związanym z podziałami klasowymi itd. On stawia tutaj taką tezę, że polskie społeczeństwo jest bardzo podzielone, że są bardzo silne uprzedzenia, między innymi dlatego, że ludzie z różnych grup, z różnych klas społecznych nie mają przestrzeni do spotkania i rozmowy. I teraz jest pytanie, czy te media społecznościowe, właśnie te formy komunikacji typu Twitter, Facebook, czy tworzenie właśnie grup w mediach społecznościowych, czy to nie jest zamykanie się, umacnianie tych podziałów społecznych? Znaczy, że my żyjemy w takich medialnych bańkach. Znaczy, nasi znajomi na Facebooku to są z reguły osoby, które są z naszej klasy społecznej, odzwierciedlają, jakby podzielają nasz światopogląd i tak dalej, i tak dalej. I że my się utwierdzamy tylko w mediach społecznościowych we własnych poglądach, co także chyba widać w takim nurcie umacniania się mediów tożsamościowych, to znaczy, że tygodnika do rzeczy, czy do w sieci, czy nawet ludzie, którzy czytają politykę z drugiej strony, czy gazety wyborcze, nie szukają już nowych informacji, tylko umocnienia się we własnych poglądach, żeby się okopać na tych pozycjach i okopać się na tych dwóch pozycjach. Czy to nie jest wielka pułapka tych nowych mediów? Że to raczej będzie sprzyjać takiej dezintegracji społecznej, a bez dialogu nie ma demokracji. To ja to może teraz spróbuję krótko. Wydaje mi się, że my to obserwujemy już, a ludzie bardziej przenikliwi i zajmujący się tym zawodowo zobaczyli wcześniej ten rodzaj zderzenia się, tego marzenia o wolności, które wydawało się zapowiadać pewne, z realnością, którą, jak się okazało, tak naprawdę znowu jest interes czy Marka Zuckerberga, czy Google'a, czy Apple'a, czy innych tego typu twórców z jednej strony. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że internet tak naprawdę jest po prostu nową formą przekazu, nie jest nowym medium. Słowo nowe media jest fałszywe. Tak? Technologicznie. Tak, tak. Możemy czytać, możemy słuchać, a możemy słuchać i widzieć. Tak? Jakby tak jest, takie są tradycyjne media. Internet mówi, w jednej chwili możesz widzieć i słyszeć, albo tylko słuchać i czytać. To, tak? co chcesz. Teoretycznie to, co chcesz. Bo tutaj paradoks polega na tym, że kiedy mówimy o demokracji, tak, i o takiej tęsknocie, że media dla demokracji odgrywają ważną rolę, no to demokracja generalnie oznacza to, że bardzo wielkie rzesze ludzi w taki czy inny sposób otrzymują swój głos i ten głos jest równy. Tak? Problem polega na tym, że siłą mediów, których już nie ma, było coś zupełnie przeciwstawnego, była hierarchia, tak? Hierarchizacja. Dlatego, że żeby tekst trafił do gazety, on przechodził skomplikowaną drogę. Kiedy ja zaczynałem pracę w Gazecie Wyborczej w 1989 roku, to każdy tekst, podziału sportowego, to jest jakby inna, prawda, inna galaktyka. Wszystkie teksty wchodzące do gazety czytało co najmniej 3-4 osób merytorycznych, plus korekta, czyli korektorki de facto, które prawdę mówiąc potrafiły czasami niejednemu wyśmiennemu gwiazdorowi uratować dupę, bo nikt wcześniej tego nie zauważył, co tam zostało napisane. Ta selekcja szła dalej, to pewne tematy pojawiały się, bo był jakiś rodzaj przyzwolenia. Nie zamówienia. Też, tak? I to się nie odbywało w takich grubych, bo piszemy o tym, a o tym nie piszemy. Odbywała się dyskusja, odbywały się kolegia na pozornie demokratycznych zasadach, chociaż w redakcji tradycyjnej, w tych funkcjonujących redakcjach, w których ja pracowałem do pewnego momentu, nie istniała żadna demokracja. Tak? Czyli niedemokratyczne twory, które decydują o wymianie informacji i przekazu, były kompletnie niedemokratyczne. Tak? Ale a demokracja... Proces redagowania może być demokratyczny. Nie może być, ale
z drugiej strony, kiedy mówię o tym, że ta hierarchizacja była tak mocna, to nie zapominajmy o tym, że ona jednak była, tak? Że ona była. Ona po prostu powiedziała, ona mówiła, jaka ma być polska demokracja w jej gazetach. Ale poczekaj, hierarchizacja. Tak, no, to, ale jak oglądamy dzisiaj dzienniki telewizyjne z lat 70. albo nawet 80. i dochodzimy do części poświęconej sprawom zagranicznym i do tych, dochodzimy do oglądania materiałów, które dotyczyły odległego, ale tak zwanego naszego świata, czyli krajów biednych, delikatnie mówiąc, to dostajemy pełen i wiarygodny, i mocny, i przeraźliwie dobrze udokumentowany przekaz. Bardzo mocno w stronę było polityka zagraniczna. W ogóle informacji. Informacja nie da. Czy materiały trwały dużo więcej. Ale do czego próbuję zmierzyć? To jest problem z hierarchizacją oczywiście w internecie. W internecie hierarchizacja ginie na rzecz tego, o czym mówiłaś, czyli na rzecz wskaźników kościołów. Tak? Czyli jedynym czynnikiem hierarchizującym nasz dostęp do informacji, czy niemalże jedynym, staje się po prostu szybkość rozpowszechniania się czegoś. Czegoś, co przeważnie nie jest informacją, nie jest przekazem, a na pewno nie jest czymś, co moglibyśmy nazwać pewnym modelem zrozumienia świata. Ten słynny sen, który też jest związany na przykład z arabską wiosną i z tym, że widzieliśmy to na własne oczy. No i co z tego, że widzieliśmy? Jakby każda rewolucja wygląda tak samo. Jedni biegną, drudzy ich gonią, tak? Policja ich bije, potem oni biją policję. Coś się pali, nie wiemy co, nie wiemy dlaczego, nie wiemy w jakiej sekwencji, tak? Ja pamiętam, że jak wybuchła rewolucja na Majdanie, to ja spędziłem kilka nocy oglądając przekaz na żywo, tak? Rewolucja technologiczna mi to umożliwiła. Czy ja byłem mądrzejszy? Wydaje mi się, nie miałem pojęcia właściwie, kto z kim, dlaczego, kim są ci, czym oni się między sobą różnią, kto kogo leje z Majdanowców między sobą, bo i tak było, tak? Kto strzela, tak? Wszystko było to niejasne, tak? Czyli rezygnacja na rzecz toczącej demokratyzacji, którą pozornie jest internet, pozornie, bo wykluczamy te algorytmy, tak, które są, tak naprawdę rządzą naszym poznaniem świata dzisiaj. Po prostu zagłębiamy się w dość taką czarną materię, tak, czarną materię. A z internetem generalnie problem jest jeszcze poważniejszy. I nazwałbym go takim problemem neurologicznym. To znaczy zmienia się sposób absorpcji treści, informacji i sposobu myślenia. Znaczy internet sprawia, że inaczej dzieci się nie uczą. Inaczej się dzieci nie uczyły, kiedy nie czytały książek albo nie chciały czytać książek, a inaczej, kiedy, można powiedzieć, żyjemy w czasach, w których nigdy wcześniej tak wiele osób nie czytało tak wiele i nie pisało tak wiele. Tylko co to są za teksty, które czytają i co to są za teksty, które piszą, tak? To jest takie sprzężenie, które jest fundamentalnym problemem, tak? Nigdy wcześniej to w ogóle było niemożliwe, żeby miliard ludzi pisał albo miliard ludzi czytał. Po prostu tego nie było w historii. Jest pytanie, co czyta, jak czyta, co z tego rozumie i prawda jest bolesna. Właściwie nic. Właściwie nic. Ja rzeczywiście mam takie zajęcia warsztatowe, nie teoretyczne, z studentami, studentkami dziennikarstwa w prywatnej wyższej szkole, ale też miałem takie zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim i to trwa niewiele ponad dekadę. Ja widzę jakąś kosmiczną różnicę w sposobie absorpcji po prostu informacji, wiedzy. I umiejętności też, czy dyskutowania, czy spierania się, czy argumentacji. Właściwie argumentacja staje się czymś zupełnie zbędnym. Nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni, tak? Właściwie jesteśmy przyzwyczajeni do stylu konfrontacji. Sam przez 2 lata teraz robiłem program oparty na prostym pomyśle konfrontacji. Jeden lewa, drugi prawa, kiedy się napierdalają, prawda? Przepraszam. Nie. No myśmy, wydaje się, czasami rozmawiali, ale generalnie założenie było inne, tak? Tak jest pomysł na większość programów publicystycznych. No ale to oczywiście jest ten nurt też zwiększenia oglądalności. O, to zaczął od tego, właściwie zaczął klasyk, tego zaczął być polskiej telewizji, był Dariusz Manowski, który
siebie i ciebie. Ja jestem Bogdanem Rymanowskim. Słyszała pani, że Ilon się nakradł tego? Tak? On nie pamięta. Ja raczej byłabym, jego wdany byłabym mężczyzną, ponieważ tam kobiety raczej rzadko się pojawiają. To było Także mężczyzny nie wiem, ten problem jest dużo szerszy. Ja też jakby uciekając trochę od Janka linii argumentacji, chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że problem z mediami, z nowym, z internetem, tak? Bo ja nie lubię to nazywać, jest dużo głębszy niż obecny kryzys polityczny i kryzys mediów w Polsce. Jest dużo niestety głębszy, dużo poważniejszy i on jest globalny. On jest globalny, ponieważ właściwie wszystkie najważniejsze rzeczy, które się dzieją, są globalne już. Nie ma tak, że mamy fenomen cudownych mediów w Luksemburgu i zapaść w Angolii. Tak? W ogóle nie o to chodzi. Znaczy ja się będę upierał, że jednak przez pierwsze lata po 1989 roku, właściwie przez moim zdaniem tak gdzieś do 2005 roku, do afery Rywina, bo to jest jakimś tam, według mnie, punktem krytycznym, to rola mediów, gazet, mediów publicznych też, określonych programów w mediach publicznych, w telewizji polskiej, w dużej części też w polskim radio, ale też nowych stacji telewizji, nowych stacji radiowych, była bardzo istotna w budowaniu, naprawdę bardzo istotna w budowaniu liberalnej demokracji w Polsce. Myślę, że nieoceniona. Ja mówię o liberalnej, jeśli chodzi o aspekt gospodarczo-społeczny, tak. Wobec publicznego popierania tego modelu gospodarczego, niewidzenia, nie jest w ogóle stracenia spojrzenia, uczciwego, rozsądnego spojrzenia na te rzeczy, które się w Polsce bardzo negatywne zdarzały też w życiu społecznym. Natomiast jeśli chodzi o budowanie tej demokracji, którą w sensie konstytucyjnym, państwa prawa i tak dalej, to rola mediów była nieoceniona i to państwo w ciągu tego 15-lecia, kiedy najwięcej zrobiono w tym kierunku, bez mediów by nie powstało, takie jakie powstało. Nie odrobiono by tych zaległości. Ja tylko krótką anegdotę. O roli mediów. Przed miesiącem mniej więcej wybuchła za przyczyną opublikowania w Gazecie Stołecznej, czyli dodatku do Gazety Wyborczej, tekstu o problemach z reprywatyzacją Warszawy. I tego, że reprywatyzacją nieruchomości zasadniczo, głównie budynków, placów, działek itd. Bo to trochę do twojego koszyczka, kiedy mówisz, że te gazety czy te media dbały o tą reprywatyzację. Pięć lat temu zginęła zamordowana działaczka lokatorska Jolanta Brzeska w Warszawie, którą znaleziono spaloną przy pomocy płynu nafta, właśnie ropa naftowa, pali się słano tak, w takich warunkach, w Lesie Kabackim. Śledztwo w tej sprawie przez 10 miesięcy, śledczy przyjęli wersję samobójstwa, chociaż samobójstwa przez samospalenie, chociaż na przykład nie znaleziono żadnego naczynia, w którym miała przynieść tą ropę naftową. Musiała się oblać. Musiała się oblać, przejechać całe miasto i potem podjąć tu do pracy. Wszystko, nie o tym chcę mówić. Chwilę potem ukazał się bardzo dobry, bardzo mocny reportaż na temat śmierci Jolanty Brzeskiej w Gazecie Wyborczej w dużym formacie. Ten reportaż po pół roku otrzymał ciągle jeszcze, wydaje się, jedną z najbardziej prestiżowych, albo może najważniejszą dziennikarską nagrodę Grand Press za reportaż roku. Problem polega na tym, że ten reportaż właściwie w 98% był napisany wiele miesięcy przed śmiercią Jolanty Brzeskiej. I autorka, która niestety nie była w zespole, ale była tak zwaną zewnętrzną autorką, kiedy zaproponowała ten tekst, tej redakcji. No, ta redakcja akurat tutaj upadła, ale to jest dosyć symptomatyczne. Po prostu była kompletnie niezainteresowana. Nie ma tego tematu, to nie interesuje. W momencie, kiedy znaleziono ciało Lady Brzeskiej, ktoś chce przypomnieć. Czy nie o tej babie mieliśmy tekst? O tej. Niech dopisze, że nie żyje i jest. No i się ukazał. To jest opowieść o tym, o czym ja mówię. To jest opowieść o wkładzie. Otóż problemy i środowiska.
środowiska, czy grupy walczące o prawa lokatorskie, które były łamane brutalnie, powstały ponad dekadę temu. Przez pierwsze lata nie miały żadnego głosu. Potem zostali wsparci na przykład przez anarchistów w Poznaniu, czyściciele kamienic zostali napiętnowani nie przez media. Media na szczęście tam stanęły, pojawiła się ta opowieść, ale w Warszawie cicho szła. Tak? Śmierć Raty Brzeskiej, opublikowanie tego tekstu, przyznanie najważniejszej nagrody dziennikarskiej nie sprawiło, że przez 5 lat ten zespół redakcyjny zająłby się sprawą, jak wygląda reprywatyzacja i jej konsekwencje w Warszawie. Tak? Na tym polega ten rodzaj dziwnej ślepoty mediów, które budowały w Polsce ważną demokrację. Przy całych jakichś zasługach, które pewnie ma, ale w pewnym momencie dochodzimy do takiego. To znaczy, jeśli media mają coś tak mocnego, nie potrafią się tym zająć. To są media. Ale poczekaj, dochodzę do prostej, jeszcze, ja też nie uważam, że to było tak, że ktoś mówił, nie piszemy o tym, wiecie, bo przecież nasz największy dodatek reklamowy w gazecie to jest deweloperka, która albo dostaje działki, albo buduje nowe apartamentowce, albo na granicy prawa próbuje odzyskać te ziemie, czy te działki, prawda, niesłusznie zabrane naszym dziadom, skrzywdzony. Nie, to tak nie działa. Tak to działa dużo bardziej miękko. To szaleńcy, to antysemici, to wloszanci, tak? To mówiliśmy o tym przykładzie, także w podręcznikach polskich jako człowiek zły obywatel występuje Kloszar jest przykładem złego obywatela. Mówi to teraz też Jan Sowa, który mówi tak, no. Po prostu zarówno ten dyskurs kodowski, który mówi o tym, że najważniejsze są ramy demokracji, konstytucyjne, prawne, a potem zajmiemy się resztą, albo PiS, który mówi naród, kościół, prawda, są najważniejsze, a potem zajmiemy się resztą, de facto zostawiają tych wykluczonych na swoim miejscu. Przepraszam, miało być krócej, no, ale... Ja się postaram krótko, znaczy tak, dwie kwestie a propos tej demokratyzacji, o której mówiłeś w zakresie współtworzenia, bo rzeczywiście przecież taką ideą chyba naczelnym wydaje mi się nowych mediów, tak, czy internetu, tak jak tutaj mówisz, jest właśnie demokratyzacja w zakresie możliwości współtworzenia, czyli już nie mamy do czynienia z tym odbiorcą, tak zwanym biednym, który tylko siedzi, prawda, i przyjmuje to, co na przykład gdzieś tam w klasycznych mediach, tak, mógł odbierać, tylko też może współtworzyć. To ma oczywiście mocne i słabe strony, prawda, bo z jednej strony rzeczywiście daje możliwość publikowania bardzo ciekawych treści, które mogłyby się w tych mediach tak zwanych mainstreamowych nie pojawić, tak zwane, no właśnie, media obywatelskie chociażby tutaj gdzieś tam się też nam będą pojawiały, ale z drugiej strony oczywiście powoduje, no też niezwykły chaos informacyjny, bo jak z tego całego spektrum tych wszystkich tematów i spraw i twórców, czy współtwórców, jak wyłowić to, co rzeczywiście jest ważne. Gdzieś też tu a propos różnych teoretyków mediów pojawia się taki cytat, że źli ludzie mówią, czy tworzą złe rzeczy w złej atmosferze. To znaczy źli ludzie w tym sensie, że każdy, taki człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, też może, prawda? W tym sensie tworzą. W swojej atmosferze, to znaczy w atmosferze takiego właśnie widowiska, czyli bardzo często, to już mówiliśmy o tym, tworzą po to, żeby to było jak najbardziej zaskakujące, jak najbardziej rozrywkowe, jak najbardziej pociągające, żeby przykuwało uwagę po prostu, żeby tych lajków było jak najwięcej. To jest jedna kwestia, natomiast, ale właśnie chodzi o to samo jakby demokratyzację, sam fakt demokratyzacji w możliwości współtworzenia, korzystania i tworzenia, prawda, ale też dostępu do informacji. Też to jest dostęp do informacji, przecież też pamiętajmy o tym z drugiej strony. I wracając tutaj do pytania, które tutaj się pojawiło i o czym mówiliśmy a propos tego, czy to nie jest pułapka, także my się zamykamy tutaj w tej sytuacji, kiedy oczywiście wiemy, że Facebook nas profiluje, prawda? Czyli pokazują nam się zazwyczaj te informacje, którymi możemy być potencjalnie najbardziej zainteresowani, tak, według tych wszystkich algorytmów. I ja się zastanawiam, bo oczywiście tak jest, tylko zastanawiam się, czy bez tak zwanych nowych mediów i bez tych wszystkich portali społecznościowych, czy to w tak zwanym realu też to tak nie funkcjonuje? Czy my się sami nie profilujemy? To znaczy przecież profilujemy się,
wydaje mi się, bo i tak się zamykamy na osiedlach rodzonych, tak? I tak się zamykamy w dzielnicach. Tak, czyli jakby na tej przestrzeni stricte fizycznej też się brodzimy, też się odcinamy, prawda? Tworzymy sobie takie enklawy dzielnic, miejsc, do których chodzimy, które są tak zwane lepsze i tak zwane gorsze, prawda? Problematyczne, gdzie mówi się tam się nie chodzi, bo tam wiadomo, tam, prawda? Tak, delikatnie rzecz ujmując. Klasy społeczne, nasze środowisko, nasze otoczenie, my się sami profilujemy, tak? Więc jakby wydaje mi się, że to nie Facebook czy internet, tak, jest jakby źródłem tego zamykania się w grupach, ale to jest jakby odzwierciedleniem tego, co funkcjonuje w tak zwanym realu. Więc to problemy demokracji są po prostu żyjące ludzi. To jest taka bardzo rozumienna kwestia. Anegdotycznie tylko powiem, że kiedy rozpoczynałem pracę w Gazecie Wyborczej w 1989 roku, to dzisiaj tym mówię, że miałem zaszczyt tam w tej redakcji spotykać się z człowiekiem, który tam też pracował. Nazywał się Józef Uśmierek. Święty pamięci. To, nie wiem, czy święty, właśnie nie żyjący. Użył tej formy. Nie żyjący. Komunista, żołnierz Gwardii Ludowej, członek Milicji Obywatelskiej po wojnie. Milicjant. No milicjant, tak. Milicjant, żołnierz również po wojnie, bo był w KBW przez jakiś czas, a potem reporter, właściwie kopany w tym przez każdą kolejną władzę. Na krótko, bo ta jego legenda wojennej karty była tak mocna, że ona się ciągnęła bardzo długo, ale nie o tym chcę mówić. Kuśmierek przychodził do redakcji w gumiakach z, po prostu z gównem na tych butach. Bo on wraca albo od siebie z gospodarstwa rolnego, albo wracał gdzieś z Podlasia, z miejsc, do których nikt inny nie jeździł. I on to robił przez całe życie. Tak? To był człowiek, który potrafił 4 dni jechać autobusem do jakiejś wioski, bo gdzieś do niego dotarło, że coś tam złego się dzieje, tak? Tego nie ma, tak? Ale on był. Nie było się koszty tego redakcji, nie chcą takiego śmierku, nie było mi stać tak na takiego śmierku. Jak ja byłem redaktorem przekroju w 2012, to pierwsza rzecz, którą powiedział kierownicy, że to redakcja. Trwał strajk niezwykły, strajk niedaleko Lublina w wiosce Żurawów przeciwko koncernowi Shell. Zupełnie niesłychana epopeja trwa 400 dni i w tej wiosce jakieś 40-krotnie więcej razy gościły ekipy z całego świata medialne w porównaniu z ekipami polskimi. To po prostu to nie temat znowu. Różne będzie reportaż, że ja pisząc książkę o Danielu Pasencie, to przeglądałem cały politykę od początku. Tak jak tam się reportaże w latach 60. i 70. ukazywały na całe te wielkie płachty, kolumny. I to wcale nie pod dyktando, już nie mówię o tym, że ta redakcja polityki miała specyficzną zawsze sytuację, ze względu nawet na swojego redaktora naczelnego. Ale w ogóle no, pod jakie tematy podejmowano na całe kolumny społeczne i gdzie ci reporterzy jeździli, to choćby Hanna Kral, która później nie zajmowała się tylko tą tematyką, która najbardziej ją rozsławiła, ale po prostu była też normalnym, społecznym reporterem. Tam cały świetny dział zbudowany przez Urbana, dział krajowy reporterów, bo też Urban ma ten pozytywną część swojego życia. Zbudował fantastyczny dział reporterów, którzy jeździli po całym kraju i pisali bardzo różne rzeczy. Teraz po pierwsze redakcja by nie miała to pieniędzy, nikt by nie chciał pewnie tego czytać. Zobaczcie, że jak w polityce się coś na dwie kolumny tego obecnego formatu ukaże, to już jest uratura, prawda? Pytanie jest takie, czy nikt tego nie chce czytać, czy bo teraz... Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że jedno i drugie. Czyli jednak ktoś by chciał, ale jednak... Są tacy, no, na przykład, byśmy chcieli, ale są tacy, którzy... No to jest mniejszość. Które wystarcza tyle, wystarcza komunikat na przykład w Onecie, czy na gazeta.pl, jakaś krótka tego typu informacja, tryb, do widzenia, że ktoś kogoś tam coś i do widzenia. I to może jest dobra okazja, żeby Państwo się zapytać, czy Państwo byście czytali. Czy macie Państwo jakieś pytania, polemiki, to bardzo zachęcam. Czytamy wszystkie książki, gdzie jeszcze. Takie pytanie,
Ale w mediach i polityce... Ale w mediach, jeżeli chodzi o stan mediów i poziom dyskursu, o tym, co jest przekazywane, w jaki sposób to jest przekazywane, o tej tabloidyzacji, ale też koniunkturalizmie. Ja mogę powiedzieć, wie pani, nie, tak być nie musi, bo na przykład o wiele lepiej z czytelnictwem, łącznie z tych poważnych tygodników, jest w Czechach. Tak samo z czytelnictwem książek na przykład. W Niemczech Stern i Spiegel każdy ukazuje się w milionie. Czyli w Polsce polityka się powinna ukazywać tak jak za komuny, jest w 400 czy 500 tysiącach egzemplarzy. W tej chwili polityka ukazuje się w 130 tysiącach egzemplarzy, jak jeszcze pani odejmie biblioteki, które tu kupują, no to w tygodniu, który tam Gora jest jeszcze i Gość Niedzielny jakiś ma ogromny nakład. Ale te tygodniki opinii to naprawdę są po prostu niezwykle do niezwykle wąskiego grona docierają. Polska też jest bardzo specyficznym krajem. Myślę dlatego, że nie ma tej średniej klasy, której części, która jest największym odbiorcą tego typu treści by była. W Polsce nie ma tak. W Czechach jest bardziej to nawet rozbudowane. No to też jest wina tego. A ja bym chciał tak, że mnie to ciągle dziwi. Mnie to ciągle dziwi w takim znaczeniu, że po pierwsze na przykład mam mocno autokrytyczne podejście do samego siebie. Na przykład jak myślę o sobie w latach 90., kiedy wykonywałem ten zawód, to z różnych powodów właściwie mam dzisiaj poczucie, że byłem ślepy. Nie słyszałem wielu głosów. Nie, ale nie słyszałem w taki sposób strukturalny, ale uważałem, że byli mądrzejsi ode mnie. I byli lepiej przygotowani do tej pracy i byli ludzie, którzy jakby też nami rządzili i że to jest coś głęboko nie tak, że tak się stało, że to poszło w tę stronę. Jak Janek tu próbuje opowiadać o tym, że przez wiele lat do 2005 albo do afery Wina było świetnie z mediami, to ja tak nie uważam, tak? Bo wystarczy, że przeczytam książkę na przykład Karola Modzelewskiego. Nagle się okazuje, że istnieją bardzo mocne, bardzo ważne osoby o sporym autorytecie w tym świecie wolnościowym, głos, który był przeciwny tej formie zmian politycznych i gospodarczych od początku. Tego głosu nie było. Marginalizował go głos, tak? Inny. I braliśmy w tym udział. To jest oczywiście zawsze tak, że jak jesteśmy uczestnikami jakiejś operacji, to bardzo trudno się zobaczyć z zewnątrz, tak? Z oddali, z dystansu i istnienie niezależnego obserwatora właściwie jest po prostu niemożliwe, tak? Ale temu służą różne rzeczy, tak? Temu służy istnienie świata akademickiego, który jest krytyczny. Ja myślę, że to, co się taką chorobą, która się przydarzyła polskim mediom, to jest brak autokrytycyzmu jako pewnej stałej reguły, która sprawia, że można zmieniać i modyfikować sposób funkcjonowania i widzieć rzeczy, których nie chcemy zobaczyć, nie umiemy zobaczyć i też nie stygmatyzować osób, które często w sposób nieudolny mówią rzeczy, które są kompletnie sprzeczne z naszym widzeniem świata. Tak? W tym sensie to mnie dziwi, bo tata naprawdę opowiada o tym, że żyjemy w kraju o, że tak powiem, daleko bardzo posuniętej takiej bezmyślności tych, którzy zamyślone biorą pieniądze, tak naprawdę. A propos braku autokrytycyzmu, to ja sobie myślę, że to nie jest tylko akurat pewnego rodzaju tutaj cecha, którą można byłoby do mediów przypisać, tylko ja sobie tak myślę, w ogóle tak socjologicznie już patrząc, takim okiem trochę socjologicznym, to jest rzeczywiście taka, wydaje mi się, ja nie chcę tak w takie też tony bardzo uderzać narodowe, że to jest nasza cecha narodowa jako Polaków, ale tak sobie czasem myślę, że rzeczywiście brakuje nam tego i wcale nie jest tak, że my jesteśmy za bardzo krytyczni, ja myślę, że rzeczywiście to jest wywiązane, że jesteśmy bardzo często za mało krytyczni, ale też jesteśmy za mało refleksyjni. Za mało refleksyjnych w takim myśleniu właśnie myślenia krytycznego. Myślenia krytycznego i krytycznego oglądu czy postrzegania rzeczywistości właśnie na zasadzie może takiego, może nie tyle podejrzliwości, ale właśnie takiego spojrzenia, no właśnie krytycznego, to jest chyba najbardziej tutaj odpowiednie słowo. I z tym się oczywiście też wiąże rola edukacji, bo w moim przekonaniu edukacja oczywiście
edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja, tak? Znaczy być może to nie jest tak, że samą edukacją moglibyśmy tutaj te problemy, o których mówimy, rozwiązać, ale też mam takie poczucie, szczególnie w sytuacji no, obcowania ze studentami, też porównując, jak ci studenci byli kiedyś, a jacy są teraz, to rzeczywiście oni są coraz mniej krytyczni, coraz bardziej bezrefleksyjni. Ja mam czasem takie wrażenie, że na takim jakby autopilocie. Tak, jak był polski inteligent w ogóle, prawda? Tak, ale znaczy, u nich to jest w ogóle jakby w tym momencie, oczywiście nie u wszystkich, ale 90% na pewno, ja bym powiedziała, że to jest taki rozmiar, że tutaj w ogóle jakby nie ma tej refleksji nad rzeczywistością. To znaczy, to jest przyjmowanie wszystkiego z automatu, nie stawianie pytań, nie pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego tak się dzieje i w ogóle nie dopuszczanie też chyba takiej refleksji, że czy może mogłoby być inaczej, a jeżeli tak, to jak? Jakby to jest rzadkość, tak? Kwestia czytelnictwa oczywiście też tutaj mi przychodzi na myśl, no jeżeli jest tak, że my chyba czytamy niecałą, bo statystycznie jedną książkę, tak? Nie. Jakieś były takie badania ostatnio. 60% nie czyta. Nie, no, przepraszam. Statystycznie. Tak, okej. Okay. Ciągle rośnie. Właśnie. Więc... Tak, ale jak ja czytam 200 książek w ciągu roku, ale to znaczy, że statystycznie nie. Tak? Mówimy statystycznie, ale statystycznie to znaczy, że... Statystycznie wygląda to fatalnie. To samo z tygodnikami opinii. Właśnie. Natomiast tutaj jeszcze a propos tygodników, rzeczywiście nakład może być mniejszy, ale też znowu pamiętam, że też wersje elektroniczne, przecież są i też można z tego... Ale nie są naprawdę, bo ja akurat się tym zajmowałem, to nie są ekwiwalentne sytuacje w stosunku do tego, jak to wyglądało. Na przykład Gazeta Wyborcza, która wychodzi, no chodźmy się to przy. Gazeta Wyborcza w weekendowym wydaniu, jak pamiętam, w najlepszym swoim okresie miała 700 tysięcy nakładów. Teraz jest około 200 tysięcy. Z tego co wiem, prenumerata elektroniczna, i to jest traktowane jako zupełnie dobry rezultat, wynosi 50 tysięcy. A czy to już jest liczone też, tak? Ja taką anegdotę opowiem, bo ona mi coś pozwoliła zrozumieć z tej zmiany, która się wydarzyła. Pamiętam, że właśnie rozmawiałem z grupą, z którą miałem zajęcia i zadałem takie pytanie, jakie państwo się zobowiązują, bo taki obowiązek jakoś mi tam narzucamy, są studia dziennikarskie, jakie czytacie tygodniki? Tak? I to było już kilka lat temu, to musiało być jakieś 5-6 lat temu. Ale to pokazało coś bardzo ważnego i oni zaczęli odpowiadać i właściwie się okazało, że większość z nich, 70% z tych, którzy czytają, 75% czyta tygodnik, uważam, że już dzisiaj w agonii. Uważam, że jest w agonii, tak, bo on się rozdzielił na do rzeczy i w sieci, tak, bo ten zespół się rozłamał, okazało się, że ci są prawicowi tak, a ci są prawicowi inaczej. Wszystko. Wtedy był ten jakby sztandarowym tygodnikiem, ja bym powiedział, skrajnej prawicy, czyli w Polsce centrowej prawicy, czyli rządzącej prawicy, był tygodnik uważam, że. Mówię, ale dlaczego? Powiedzcie mi państwo, dlaczego wybieracie ten tygodnik, co takiego, jakiego typu przekaz on niesie, że wybieracie właśnie ten tygodnik? Patrzę na mnie na skończonego idiotę. Po prostu jak na debila, po prostu, któremu trzeba tłumaczyć podstawowe rzeczy, że jabłko spada na ziemię, a nie leci w górę. No jak to? Coś trzeba czytać. Jakiś tygodnik, bo nam każe ci jest. No to czytamy najtańszy. Czyli odpowiedź, której ja bym nie wymyślił. Ja bym jej nie wymyślił. Ja mówię, przepraszam bardzo, czy to jest kryterium, dla którego państwo obieracie tygodnik opinii? No to jakim inny. Tak, i teraz jak my się pytamy o tą zmianę świadomości, że na prawicową stronę, nie widzimy takiego czynnika, tak? Znaczy czynnika takiego, że osoba wykluczona ekonomicznie, to w ogóle nie czyta, bo kupienie gazety jest na końcu tej piramidy potrzeb, albo jeszcze dalej. Księgarnie się likwiduje. Że ci, którzy są zaangażowani z kolei, ale znowu rozkład tak naprawdę ubóstwa albo niezamożności sprawia, albo wyboru tego, że wolę przecież na piwo, a nie na dopłacać do polityki, która jest nudna, solidna, ale nudna. Albo jest solidna, ale nudna, to już jest pogłębiona analiza, której nie ma. Więc ten moment wstrząsnął, tak? Bo ja zrozumiałem, że zmieniły się reguły.
zmieniły się reguły czegoś, co mi się wydawało, że ciągle istnieje. Także w pewnej wymianie i sporze i takim zbieraniu się wartości idei mamy jakieś oręża, jakieś instrumenty, okazało się, że nie mamy. Że rządzi tym instrument finansowego wyboru, czyli tania. Tak nie uogólnia, być może w pewnym stopniu. To jest anegdota. Oczywiście. Bardzo nie mam fakta. Bardzo atrakcyjna. Ale myślę, że też powodem może być to, że tam piszą dziennikarze niepokorni. Pisali. Tak zwani. Tacy, którzy byli, nie szli głównym nurtem. Ale oni którzy, sami określali jako niepokorni. Który przeklęci. Nie nurtem, którym prowadzi Gazeta Wyborcza, czy tam prowadziło TVP, tylko jakby zupełnie drugi. To jest atrakcyjne dla młodzi ludzi zbuntowanych, wychowanych w dodatku na rządach Platformy, znudzonych tymi rządami Platformy i PSL. Także tutaj takie spojrzenie z innej strony jest niezwykle atrakcyjne. Myślę, że ci wyklęci żołnierze, te flagi, te koszulki z Powstaniem Warszawskim czy tym znakiem, one też dlatego, że jakby tego nie było w tym takim dyskursie powszechnym, jakby nagle oni odkrywają coś wow, co jest super i nigdy nie o tym nie mówili. A antysemityzm wobec Żydów wtedy w Polsce nie ma, to skąd się bierze? To zawsze było. Jak ktoś chciał, no co, bo u księża są antysemitami kulturowej części i oni opowiadają? Pewnie tak, jakby też ja pamiętam od dziecka jakby takie bardzo atrakcyjne historie o spisku żydowskim. Że zamordowali Chrystusa. No nie, no ale Żydom Azeria, która rządzi światem, decyduje o tym, co to dzisiaj to jest aktualne. Ale to już od dawna, no także to dlatego mówię, że młody byłem dawno, kilkadziesiąt lat temu, jakby te historie, one nadal krążą. A ja ciekaw jestem, jakby czy spróbowalibyście Państwo się pokusić o taką prognozę, co nas czeka. Podejrzewam, że szefowie czy właściciele mediów obserwują to, co się dzieje w przestrzeni tej politycznej czy społeczno-politycznej. Widzą sondaże, które sondaże partii politycznych, więc jakby to z jednej strony to jest elektorat, ale z drugiej strony to są też klienci, którzy wydają pieniądze na te media. Widzą też sprzedaż reklam w tych swoich mediach, poszczególnych gazetach, telewizji itd. To domy mediowe wiedzą doskonale, co się dzieje. Czyli wiadomo, co. Ja nie byłem w Węgrzech, nie rozmawiałem z Węgrami. Trochę czytałem o tym, co tam się dzieje i jakby no, te media, które są niezależne od Fideszu czy od Orbana, jakby one stają się coraz większym marginesem. I nie tylko. Tam jest problem jeszcze Budapesztu i prowincji, bo są dwa Węgry. Jest Budapeszt, jest zupełnie innym i właściwie Węgry są jedynym dużym miastem na Węgrzech, jest Budapeszt. To nie jest tak jak w Polsce, że jest tych kilka dużych miast, kubickich, inteligenckich i tak dalej, uniwersyteckich, gdzie jest powiedzmy na 7-8 takich miast jest już bardzo istotnych. Na Węgrzech jest tylko Budapeszt i prowincja. Budapeszt jest tak, jak mi tłumaczyli moi przyjaciele węgierscy i ci ludzie, którzy się w tym znają na Węgrzech. No to są zupełnie dwa różne byty. Ogromne poparcie dla Fideszu i Orbana na prowincji. Jeszcze jakieś historyczne zaszłości, Trianon i tego typu rzeczy. I Budapeszt, który jest absolutnie miastem kosmopolitycznym, nowoczesnym, że tak powiem, ulokowanym w XXI-wiecznej Europie. Jeszcze na dodatek masowo odwiedzany turystycznie przez cudzoziemców, gdzie po prostu jest kontakt bieżący ze światem. Potem nie jedzie na prowincję węgierską. Ale mamy pytania o prognozę, więc wydaje się, że to jest dobre pytanie na koniec, bo powoli zbliżamy się do końca naszego. A jeszcze sorry. Znaczy to pan mówi o tych Węgrzech, bo podobnie jest jednak w Polsce, jest Warszawa, która jest jakby zdecydowanie. Nie, na momencie, bo
jest Warszawa, która jest zdecydowanie inna niż pozostałe te 8 dużych miast. Ale nie aż tak. Ale jest, na pewno jest inna. Jest jakby najbardziej... To jest najbogatsza. No. Najbogatsza, ale też inna jest mentalnościowa. Jakby to jest jedna z najbardziej... Czuję inny mentalnie od mieszkańców. Okej, okej. Więc jest Warszawa i te 8 miast, no w sumie, czyli tam tych, ileś tam milionów ludzi. No i jest cała reszta. I tu rzeczywiście i też podobnie, jakby inaczej się rozkładają te głosy i poglądy polityczne w tych dużych miastach, a inaczej na wsi i małych miasteczkach. Tak, ale te duże miasta polskie w większym stopniu, czyli to zachowują wszelkie proporcje, Węgry są wiele mniejszym krajem, ale jednak wpływ tych dużych miast, ośrodków uniwersytecji, kultury, teatru i tak dalej, jest w Polsce jednak dosyć istotny. Rozkład zamieszkania inteligencji też ma swój wpływ. Natomiast tam jest, moim zdaniem, jest zupełnie inaczej. Znaczy w Polsce mamy też taki zasadniczy, wydaje mi się, na Polskę zachodnią i wschodnią. Przecież, no to widać, że nie było. Jasne, a poza tym też pamiętajmy, że Lublin jest chyba jedynym miastem, o ile dobrze pamiętam, w których nie wiem, czy pamiętacie te wybory, już nie pamiętam dokładnie, teraz nie będę mówić, w którym to było roku, ale że to jest jedyne miasto wojewódzkie, w których Raczyński wybory prezydenckie, dokładnie o tym mówię, jedyne miasto województwo. Ale to nie, zobacz, z kolei Rzeszów, który wybiera Serdowskiego, czy lewicowego prezydenta od 5 kadencji na Podkarpaciu, zresztą miasto, które się zmieniło drastycznie na korzyść Rzeszów i całe Podkarpacie, które wiadomo co. To prawda, też. Natomiast... Ale ty pytasz o prognozę dotyczącą mediów, ja rozumiem, tak? Czy w ogóle? Rozmawiamy o... Będzie będzie dobrze. Czy mnie generalnie interesuje bardziej, jakby, bo analizowanie rzeczywistości jest bardzo interesujące, bardzo atrakcyjne, intelektualnie rozwija prawdopodobnie. Ale mnie interesuje, jakby, jaka będzie przyszłość i w jaki sposób wobec tej przyszłości się zachować czy przygotować. Ja myślę, że ja bym tylko, nie wiem, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, natomiast to, co rzeczywiście tutaj, to co mnie osobiście jakby martwi i niepokoi też i czasami, powiem szczerze, nawet przeraża, to jest rzeczywiście to umacnianie się nie tylko w Polsce, bo przecież to jest nie tylko teraz ten nurt, sytuacja, która się rozgrywa w Polsce, to jest umacnianie się partii prawicowych, populistycznych, skrajnie prawicowych ruchów nacjonalistycznych. I ja nie wiem, co dalej, znaczy przygotować się na to nie mam koncepcji, pomysłu, jak się to przygotować. Naprawdę, bo to jest złe słowo, może z PRL-u wyniesione i ono miało swój, potem się z tego można... Mamy do czynienia z reakcyjnym kościołem, o czym tu w ogóle w tej chwili nie powiedzieliśmy, ale wpływ kościoła na to, szczególnie właśnie na prowincji, na to, co się dzieje, i przyzwalanie żadnego głosu sprzeciwu. Kościół mógłby przerwać ex katedra na przykład ten cały idiotyczny spór smoleński, powiedzieć, że to jest w ogóle skandal i grzech jeden wielki, kłamstwo. Ktokolwiek się odezwał, powiedział z hierarchów. Byłem sam na takim wieczorze u Dominikanów, zresztą w Warszawie, i 3 lata temu wieczór był na temat Unii Europejskiej, Polski w Europie. Był kardynał Nysz i był ojciec Ludwik Wiśniewski, taki słynny. Nasz. Tak, właśnie. I ojciec Ludwik Wiśniewski wszedł w pewnym momencie na trybunę, abstrahując od tego tematu. No nie, na trybunę to było. Bo to byli bardzo różni ludzie, Andrzej Lewowski, Marek Belka i tak dalej, zaprzyszli na tym. Na tę debatę i ojciec Ludwik Wiśniewski zwrócił się wprost do kardynała Nysza. Dlaczego wy nie przerwiecie tego, co się dzieje w związku z katastrofą smoleńską? Przecież wiecie, że to jest jedno wielkie kłamstwo, draństwo i naigrywanie się nawet z tych ofiar prawdziwych, ze strasznej katastrofy, robienie sobie żartów z tego, z rodzin i tak dalej. Jeszcze teraz z kolei te ekshumacje mają być. I co? Cisza. I to tak dobrze, że go nie wyklął. Ksiądz Ludwik to w ogóle bohater narodowy. Dla niektórych. Dla mnie. No, wielki pan. Ja bym biskup Życiński, no to ja chętnie odpowiem na to pytanie, ponieważ odpowiedź jest nieznana i trudno będzie ją zweryfikować. Jestem sobie się czuję się dość niezagrożony. Zapiszemy na karcie do butelki, bo żeby ale oczywiście uważam, że to jest
fundamentalnie ważne pytanie, natomiast ono jest w ogóle nieważne z perspektywy polskiej, ponieważ Polska jest nieważna. Tak jak ja nie lubię tej opowieści Warszawa i prowincja, Budapeszt i prowincja, ponieważ między innymi internet kompletnie zmienił te relacje. Pojęcie prowincjonalności jest właściwie zafałszowującym terminem. Tak? Problemem jest to, że my rozmawiając się o mediach, tym bardziej o mediach w Polsce, rozmawiamy o kompletnie w skali świata niedostępnym problemie. A przed światem stoją problemy, powiedziałbym, być albo nie być. No. O tym mówi książka na przykład Naomi Klein, tak? O zmianach klimatycznych i konsekwencjach politycznych, gospodarczych. Tak? I ona, jakby ona stawia na agendzie problem, który jest absolutnie realny, jest na wyciągnięcie ręki. Właściwie jest widzialny, ale go nie widzimy. W Polsce debaty wokół tej książki, wokół tego problemu nie ma. Ta Polska jest, powiedziałbym, centrum kłamstwa klimatycznego, tak? Takiego... To jest na zupełnie innym etapie, jakby... Znaczy nie jesteśmy na żadnym etapie. Jesteśmy na... A ja uważam inaczej. Ja widzę, że... My jesteśmy na etapie wycinania trudnią... My jesteśmy na etapie geocentryczności, tak? To znaczy widzę, że Słońce się rusza, a nie Ziemia, tak? Jesteśmy na tym etapie tej rozmowy, tak? Znaczy, że Kopernika nie było, chociaż był Polakiem na szczęście. W tej całej historii jest nieważne, co Kopernik powiedział, ważne jest, że był Polakiem, tak? I jakby niezauważanie tak naprawdę fundamentalnych problemów świata, które są równocześnie naszymi problemami, to jest jakiś rodzaj makabry, w której bierzemy udział. I to nie jest takie, do kiedy świat przetrwa dzisiaj. To jest poważne pytanie. To jest pytanie przez świat nauki. Ja to mam, może być oświeceniowe takie skrzywienie. Ale w świecie nauki jest coś takiego, że hipotezy się weryfikują, tak, po prostu. I one są publicznie dostępne, one są na stole w grze. W sprawie zmian klimatycznych i ich konsekwencji w świecie nauki sporu nie ma. Sporu. To znaczy nie to, że nie ma postaci, które mówią coś innego, tylko nie ma sporu naukowego. Jest spór o rozłożenie procentów, tak jak się określa, katastroficzność pewnych przepowiedni, czy tempo tych zmian, ich radykalizm i sposób konsekwencji. Ja na przykład przez 2 lata robiłem program z Janem Grubem, konserwatystą, który się uważa, nie ma żadnego globalnego ocieplenia, zmian klimatycznych, to jest nieistotne. No, i jest fundamentalnie na przykład proamerykański publicystą, przynajmniej tak na potrzeby programu. Uwielbiałem go atakować argumentem, który też okazywał się nieskuteczny, że Pentagon, czyli amerykańska armia, pracuje teraz najintensywniej nad scenariuszami wojny wynikającej ze zmian klimatycznych, tak? Mówię, no jeśli amerykańscy generałowie, którzy prowadzą wojnę nieustannie od lat 70, wiedzą już, że to będzie główny problem, to znaczy, że coś jest naprawdę poważnego na rzeczy. W Polsce tego tematu nie ma. W Polsce tematem jest to, czy PiS zrobił to, czy PiS zrobił tamto, co powiedziała posłanka taka, a co inaczej odpowiedział poseł tamto. To jest żenujący poziom debaty publicznej. Tak? Czyli rzeczy, które nas dotykają w sposób realny i istotny, również w Polsce, to się w ogóle nie pojawiają w tej debacie. W ogóle. Nie, że za słabym stopniu, nie, że nie za głęboko. One po prostu ich nie ma. Tak? W tym sensie my jesteśmy poza tym dyskursem. Poza tym dyskursem. Jak Bauman mówi, że Zygmunt Bauman mówi, że tak naprawdę Europę jako to ciało tam może uratować przyjęcie 60 milionów imigrantów z krajów Azji i Afryki, w ogóle się nie podejmuje na tym poziomie rozmowy, ponieważ polska władza i też świat mediów zajęty jest tym, żeby nie wpuścić 300 czeczeńskich rodzin, które koczują, robimy to łamiąc wszystkie prawa, które sami przyjęliśmy i ratyfikowaliśmy. Więc tu jest dramat. W tym sensie, moim zdaniem, to pytanie, jaka jest prognoza, ona jest dramatyczna. Dramatyczna. Dlatego, że nasze społeczeństwo, też media, też jakby ten świat, czy polityków, czy czegoś, co wciąż nazywamy jakoś elitami, po
po prostu nie widzi rzeczy, które są fundamentalnie dla nas ważne, bo fundamentalnie groźne jednocześnie. Tak? A z trzeciej strony mogą być też szanse. Tak? W momencie, kiedy się nie chce przyjąć 300 rodzin, czy parafia nie stanie przyjąć jednej rodziny imigranckiej, mówienie o tym, że za chwilę 500 milionów ludzi będzie migrować, ponieważ w miejscu, w którym dzisiaj są, nie da się przeżyć. To jest jakiś kosmos, tak? Po prostu nie ma tej rozmowy. W miejscu, w kraju, w którym w zeszłym roku pojawił się kryzys energetyczny i po raz pierwszy od czasów tak zwanego realnego socjalizmu wprowadzono 20 poziom zasilania, co oznacza de facto odcięcie dostaw prądu, najpierw dla wielkiego przemysłu, bo taka jest gradacja, na końcu są szpitale, ale to za chwilę dojdzie, a równocześnie się wyrzuca w kosmos całą fotowoltaikę i ustawę o odnawialnych źródłach energii, co jest po prostu podstawowym problemem całego świata, tylko nie Polski. Tak? To jest takie poczucie, że mamy górników na zapomnianie. Bym nie przesadzał, że to tylko chodzi o Polskę, bo na pewno to świat... Ja mam swoje licencje felietonistyczne. Tylko przesada. Jasne, to na pewno to świadczy o jakby takiej słabości tej demokracji polskiej. I to co się w tej chwili dzieje, no to o tym świadczy, bo nie wiem, w Stanach Zjednoczonych co chwilę zmienia się władza z jednej partii na drugą partię i nie powoduje to. Konstytucji. Tak, nie powoduje to z rewolucji. Władzę tak naprawdę trzyma pewien rodzaj ciała, który się nie zmienia, który trwa, którego my po prostu nie widzimy. Widzimy prezydenta, nam się wydaje, że mamy teraz demokratę, mamy republikanina. Różnica między sprawowaniem rządów w Stanach, między republikanami a demokratami właściwie jest niezauważalna pod mikroskopem. Nie, no jest, była różnica między, na pewno, między neoliberałami. Zadam ci straszne pytanie. Zadam ci straszne pytanie. Jak? No bo na przykład związana z tym, że Obama zaczął się zajmować, Obamacare, zaczął się zajmować jednak problemem rasowym, który nadal w Stanach istnieje. Widział problemy, które kompletnie Bush, neoliberałowie, Cheney i całe to towarzystwo nie widziało, wręcz przeciwnie. Natomiast ja uważam, że w Polsce czeka nas w najbliższych miesiącach bardzo poważny konflikt o demokrację. On się będzie rozwijał, będzie się... Zresztą te pogróżki Kaczyńskiego z ostatniego z tej konferencji PiS-u o tym dowodnie świadczą. Uważam, że ten konflikt się zaostrzy. Jeżeli duża część społeczeństwa nie stanie w obronie tej demokracji konstytucyjnej w Polsce, to na przykład tego ataku, idiotycznego ataku na Unię Europejską, na obecność Polski w Unii Europejskiej, sposób obecności Polski w Unii Europejskiej, będzie groził Polsce bardzo poważnymi konsekwencjami. To, że że znajdziemy się w jakimś ogonie zupełnym Unii Europejskiej, moim zdaniem też będzie groził i polskiej demokracji, względem dobrobytowi w Polsce, osiągania jakiegoś takiego dobrobytu, bo na to spadajcie i koniec. A sami sobie, w czasie, kiedy powinniśmy bardzo integrować się coraz bardziej z Europą i starać się być jak najgłębiej, to będą jakieś idiotyczne problemy stwarzamy dla tego wszystkiego. Mamy najgorszy, przed chwilą zresztą o tym już mówiłem, mamy najgorszy rząd jakościowo, merytorycznie w tej chwili w ciągu 25-lecia. Niedawno rozmawiałem z profesorem Andrzejem Friszka, mówi, spojrzyj, dwie porównania dla was zrobił, spojrzyj premier Marek Belka, premier Beata Szydło, spojrzyj merytorycznie rząd Belki, spojrzyj merytorycznie rząd Beaty Szydło. No, w najtrudniejszym czasie mamy najgorszy rząd, najsłabszego prezydenta i faceta, który żyjącego w obłąkańczym świecie swoich przesądów, wizji XIX-wiecznych i uroli. Znaczy tutaj w tym aspekcie ja bym jeszcze zwróciła uwagę na ten aspekt społeczny, żeby nam nie umknął, bo to mi się wydaje istotne, że ja się obawiam i też myślę, że to niestety już mamy z tym do czynienia, z takim totalnym demontażem relacji społecznych, tak? To znaczy kwestia na przykład, oczywiście, kwestia atomizacji, tutaj kwestia zaufania, czy raczej utraty zaufania, tak? Które i tak wszystkie badania pokazują, że w Polsce mamy z tym duży problem, że w zasadzie zaufanie
to jest coś, czego brakuje. Tak, 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 w relacjach interpersonalnych, tak? To jest kwestia tworzenia wspólnot, to jest kwestia tego, żeby już mówię skorpionalnie więcej dawać, a nie brać. Społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwa obywatelskiego, kwestia zaangażowania, tak? Jeśli my mamy problem, zawsze mieliśmy problem z zaufaniem. I teraz tak naprawdę przez to, co się dzieje, z udziałem mediów oczywiście, bo tutaj przecież to jest istotne, dochodzi do jeszcze silniejszego, jeszcze mocniejszego demontażu i powiedziałabym nawet kompletnego rozkładu tego, co się dzieje tak, na tym poziomie zaufania społecznego, ludzi do siebie nawzajem, czy grup społecznych do siebie nawzajem, no to jakie są szanse na to, że my jako grupy społeczne, czy jako społeczeństwo zmobilizujemy się i będziemy się przeciwstawiać temu, co się dzieje. No wtedy tak naprawdę szanse są znikome. Więc ja tutaj jakby też myślę o tym, że niestety należałoby zrobić coś, nie wiem co dokładnie, ale należałoby jakby też to zauważyć i jednak na tą tkankę społeczną może nie tyle działać, ale jednak starać się zrobić coś, żeby ta solidarność społeczna i te więzi społeczne, bo one kompletnie w tym szale politycznej walki, tak, tej ideologicznej, nawet często walki, żeby one zupełnie gdzieś tam nie przepadły, nie zanikły. To mi się wydaje jest istotą tego wszystkiego też. Dobrze, to ostatnie pytanie, tak? Nie, albo bo jest pytanie, tak? Jest pytanie. Jest pytanie. I to będzie ostatnie pytanie i będę prosił panelistów, skondensowane odpowiedzi na to pytanie. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, czy tak. Rzuciło mi się, czy media zachęcają, żeby chcieć szukać tych różnych opinii. Bo ja sobie na przykład, kiedy myślę o internecie i powiedzmy jednym z portali społecznościowych, to nie wyrzuciłem znajomych, którzy mają inne poglądy. Ja ich po prostu przesunąłem do innej listy. I od czasu do czasu... Zostali znowinowani. I on był o różnych listy. Znajomy. Dalsi. Powiedzmy, że są rowerzyści, są ludzie, którzy mieszkają obok na dzielnicy, są znani ze szkoły i są ludzie, którzy myślą inaczej. I o ile czasem możecie chcieć po prostu zajrzeć na listę do ludzi, którzy myślą inaczej, to czasem może po prostu mi się... No nie mam czasu. Czasem zaglądam, na przykład była taka chwila, kiedy była mowa o tym, że jakiś dostojnik kościelny powiedział, że chłopcy nie powinni po sobie sprzątać, jakiś taki błąd był. Ja zajrzałem na przykład w tym czasie na właśnie listę osób, które myślą inaczej i dowiedziałem się, że to było wyciągnięte z kontekstu i przeczytałem tekst, który ten kontekst przedstawiał. I ja na przykład zrozumiałem, że no to faktycznie chyba było nadużycie wyciąganie tego z kontekstu, że to może faktycznie... Znaczy inaczej powiedział ten dowodnik, tak? Tak, że faktycznie słowo, że nie można tego rozumieć jako chłopcy nie powinni po sobie sprzątać. I teraz właśnie to jest pytanie, czy media zachęcają do tej wolności i do tej demokracji? Bo ja mogę wybrać sobie inny tygodnik, albo obejrzeć inny program, albo zajrzeć na tę inną listę znajomych, tylko czy media zachęcają do tego? Czy media chcą tylko tego, żebyśmy byli odbiorcami? To jest pytanie, które miało sens, powiedzmy, czy inny wymiar w mediach tradycyjnych, kiedy ten kontakt, czy nasza odpowiedź była utrudniona, bo trzeba było na przykład napisać list do redakcji, czy zadzwonić, no to teraz jest to w mediach elektronicznych jest to o wiele łatwiejsze. Tylko pytanie, czy zmieniła się chęć tych mediów na ten odbiór informacji? Czy to ma się skończyć na tym, że mamy dać uśmiech, serduszko albo właśnie minę? Albo brrr. Tak. Ja myślę, że tak, bo szybko odpowiadając, bo skondensowana odpowiedź. Myślę, że nie zachęcają, bo to też nie jest, wydaje mi się, to nie działa na ich jakby rzecz, tak? Bo jeśli ja jestem, już sobie wyobrażam, tak, że jestem, nie wiem, powiedzmy, stoję za tymi mediami, tak, jestem jakimś tam pośrednikiem, tak? To nie jest w moim interesie, żeby ktoś szukał informacji gdzie indziej, tak? No ja chcę, żeby oni przychodzili do mnie, czytajcie mnie, u mnie jest jedyna prawda, najważniejsza, najprawdziwsza i tak dalej, prawda? Ale z drugiej strony, to jest to, o czym już mówiliśmy, dają narzędzia. Znaczy, jeśli sami chcemy, to ja uważam, że możemy. Nie musimy mieć tylko zaśmiercie. Musimy mieć tą potrzebę, o to chodzi. Ja myślę, że jedna rzecz jest pewna. Niekoniecznie. Że polaryzacja, która nastąpiła, taka bardzo głęboka. Ja na przykład nie mam ochoty, no mówię już w skrajnym wypadku. Nie chcę czytać na przykład, nie będę czytał jakichś kolejnych wypocin
na temat Macierewicza, na temat kolejnego scenariusza katastrofy smoleńskiej. I no, co mam jeszcze się dowiedzieć, prawda? Może coś, jak kolejna mgła... Umknie ci naprawdę pasjonująca historia. Wiem. Ona musi się pojawić. Się wybuch i tak dalej, no, no. Po prostu to mnie nie będę szukał tego typu informacji. Być może ja bym chciał przeczytać na istotną, na przykład o sytuacji międzynarodowej, o Unii Europejskiej, teksty, jak widzą to różne strony. Takie rzeczy by mnie interesowały. Ale merytoryczne. Merytoryczne, tak. Natomiast absolutnie mnie nie interesują tego typu nowot. A on jest głównie, on narzuca po prostu w tej chwili dyskurs w debacie publicznej w Polsce. Ja chciałbym się zatrzymać przy tym przykładzie, który pan podał, bo on mi się wydaje bardzo pasjonujący. On też pokazuje pewien fenomen tego, o czym mówiliśmy tutaj, czyli rozumienia świata. Pan mówi tak, padła wypowiedź. Ludzie, których poglądów nie podzielam, próbują pokazać, że ta wypowiedź nie była dosłowna, że została wyrwana z kontekstu, tym samym, że to jest fałszywa i nieprawdziwa. Powiem tak, ta wypowiedź taka padła, bo tak się dzisiaj czytamy, znaczy nas nie powiedziałem, jest fundamentalnie prawdziwa, tylko trzeba wiedzieć, co Kościół myśli na temat modelu rodziny, miejsca w nim kobiety i mężczyzny, podziału ról i z tego jasno, Pan widzi, że to jedno zdanie jest esencją tego myślenia. Ale Pan mówi, ale przecież właściwie nie tak, tak? I ta dłubanina pańska tak naprawdę nic Panu nie dała. Ona to nie zbliżyła do Pana. Ta wypowiedź jest prawdziwa, nawet jeśli ona, to zdanie jest wyrwane z kontekstu. Jeśli można myśleć inaczej, rozumie Pan? Tylko, że teraz jest pytanie, czy tamta strona nie podejmuje z Panem fundamentalnej dyskusji? Przecież Kościół nie uważa, że miejsce kobiety jest w domu przy bachorach i przy sprzątaniu, i przy gotowaniu, i przy praniu. Nie podejmują na tym poziomie, podejmują na takim poziomie. Biskup powiedział to w poddenerwowaniu, wymieniając wiele jeszcze innych kwestii, gdzie chłopcy wyglądają zupełnie inaczej, a dziewczęta oczywiście powinny nosić różowe sukienki i nie powinny... I winny głośno się odzywać i mówić, jaki mają pomysł na własne życie. No to jest ten problem, tak? Trzeba to umieć odczytać w jakimś poważnym kontekście i nie za każdym razem ta dekonstrukcja po prostu tak naprawdę zbliża Pana do czegoś istotnego. Problem polega na tym, że tę robotę za Pana powinny wykonać media. I on tego nie robią. Nie robią, ponieważ media dzisiaj właściwie one też media nie rozumieją tego. Co się dzieje, co jest związane ze zmianą technologiczną, nie tylko z internetem, że już powstają całe bloki informacyjne pisane przez roboty. Tak? Znaczy są informacje sportowe, meteorologiczne, które piszą, piszą komputery nauczone tego. Tak? Dzisiaj dziennikarze, to jest przykład takiej opowieści o świecie, są sitkiem od mikrofonu, jak się mówi, albo po prostu włączoną kamerą. I to się ma samo tłumaczyć. Otóż bardzo wiele istotnych rzeczy same się nie tłumaczą. Wymagają natomiast od nas pewnego wysiłku poznawczego, na który nie mamy ochoty, siły, motywacji, ani świadomości, że powinniśmy go podejmować. Tak? Tu jest dramat tych mediów. Tak? Znaczy podetknięcie, jaki znamy najczęstszy obrazek Sejmu? A tłum biegnący jakichś dzikich ludzi z mikrofonami, na których na każdym z nich jest logo, którzy pytają, a co pan o tym, że Stefan powiedział panu, że pan jest chujem, prawda? Jak pan skomentuje? I to tym żyje stacja informacyjna przez dobę, bo nie ma tego. Już nikt o nim nie wie. Nie, się kula śnieżna zaczyna toczyć i do wieczora zapera. I tu mamy prawdziwy problem. No więc jak pan pyta, czy media chcą, żebyśmy my chcieli, media od nas chcą, żebyśmy im poświęcali swój czas. Nasz czas, który przeznaczamy na oglądanie tych debilizmów, może tak. Absolutna większość, nie wiem z jakimi wyjątkami. Chodzi o to, że pan poświęcił mi swój czas, mówią media do mnie, bo to mi się monetaryzuje. Tak? Bo każda sekunda naszej uwagi na ten rodzaj bełkotu sprawia, że tam pieniądze płyną.
bo jest algorytm, który to przelicza, tak? Znaczy, ja mówię Państwu, bo to nie było tak tragicznie, bo też pamiętam, jak zapraszałem. Ja mówię o to. Zapraszałem do programu telewizyjnego profesora Rotfelda, Janusza Głowackiego, Karola Modzelewskiego, tego typu. To nie było tak, że zupełnie się nikt nie odzywał, zupełnie nikogo to nie interesowało. Muszę powiedzieć, że nawet na przykład na Facebooku po takim programie, na Facebooku stacji i na moim profilu, jak napisałem, że na przykład dzisiaj gościem będzie Karol Modzelewski, to było sporo takich opinii, które ludzie się czekali nawet na nareszcie. Nie jakaś wrzeszcząca kępa, czy ksiądz Oko, który mówił, że stosunek homoseksualny jest podobny do mechaniki pracy silnika wysokoprężnego, dieslowskiego, tylko tego typu ludzi i słuchali tego. I są na przykład, wiem, że na przykład jeżeli przychodzi profesor Otwert i opowiada o komplikacji problemów Unii Europejskiej, wyjaśniał to ludzkim językiem, to nie było tak, że trafiało to w próżnię. Ludzie chcą takie rzeczy słuchać. Ja na przykład pamiętam, jak wróciłem do stacji i to też jest, postulowałem powrót magazynu międzynarodowego codziennego. Na to mi koledzy mówili, ale ludzie nie chcą tego oglądać. Starałem się cały czas im tłumaczyć, bo nie pokazujecie po prostu. Albo nie uczycie. Nie uczycie, nie ma takiego problemu. To nie, nikt tego, ludzie nie będą tego oglądali, ale jak zaczniemy to pokazywać systematycznie, szczególnie w telewizji publicznej, czy w radiu publicznej, tego typu programy, i zaczniemy jednak, to od razu wtedy chwyci. Ale jednak zaczniemy ludziom opowiadać, co się dzieje w Chinach, w Indiach, w Brazylii i tak dalej, to oni się zaczną tym interesować, a nie tylko tym, co kępa powie rano, czy jakiś inny błaszczak. Ale ja też powiem tak, że jakby taka propozycja, że media zyskają na tym, że będą merytoryczne, że będą elitarne, tak naprawdę o tym mówić, że występuje autorytet. Nie, żeby były merytoryczne, a nie... Wydaje mi się tak, nie, właśnie to bardzo różnie. Na przykład jeśli byśmy wzięli i spróbowali zobaczyć taki problem, jaki jest na przykład homofobia w Polsce, tak? I teraz sobie wyobrażę, że jakikolwiek autorytet, jakakolwiek pani profesor lub pan profesor zasłużony miałby się w tej sprawie powiedzieć, to się okaże, że większą robotę wykonał jednym zdaniem Dariusz Michalczewski, który powiedział, że po prostu to jest... Ale to jednak będzie wykluczone. Wiesz co, jakby to jest tak, że jest pytanie, jak się to rozgrywa. To jakby twoje przykłady są takie, że ktoś mądry musi mądrze coś powiedzieć. Problem polega na tym, że ta mądrość została zdekonstruowana już. Nie ma, tak jakby w tej opowieści o braku zaufania, takim codziennym, ale też każdym innym. O sukcesie partii, które mówią, jesteśmy inni, bo nigdy nie rządziliśmy. Najlepiej, żeby nie było nikogo w rządzeniu i my właśnie w tej sprawie chcemy rządzić, prawda? I wszyscy mówią, o tak, to jest fajny pomysł. Tak? Oni po prostu uważają, że wszyscy są do dupy i dlatego są cudowni. A oni sami też są do dupy, ale przynajmniej to uczciwie mówią, tak? Że są do dupy. Więc dajmy władzę tym, którzy są do dupy, ale dlatego, że oni mówią, że są do dupy, tak? Tak, przykład Trumpa teraz. Tak, jakby za co ceniony jest Donald Trump w największym skrócie znowu, tak? Za jedną wartość. Jest szczery, tak? Nie okłamuje. No. Kłamie. No może i kłamie, oszukuje, ale jest szczery. Co to jest za wartość w życiu społecznym? Ale... Bezapelacyjna szczerość. To jest po prostu nieszczęście. Tak? Złodziej na złodziej. W Polsce też mamy taki problem, że mamy dziesiątki rzeczy, które tutaj nie zostały przepracowane. Pewien rodzaj postawy, musi ja zaraz podam przykład, a które już są zdekonstruowane. To jest poprawność polityczna. W Polsce nigdy nie było żadnej poprawności politycznej, w Polsce wolność. Wolność laecka, dzisiaj demokratyczna wolność, tak? By każde, zdanie każdej osoby jest równie ważne. Tak? No nie jest. Nie? Hołd. Znaczy, ja bym tutaj też polemizowała, bo to nie jest tak, to nie jest tak, że jeśli autorytet, to musi to być tak hermetyczne i tak niestrawne, że nikt nie zrozumie, o co chodzi. Znaczy, ja bym była za tym, Michalczewski też może być autorytetem. Jasne, oczywiście, że tak. I to jakby to nie róbmy z tego znowu takiej skrajności, że albo tylko właśnie białe, albo tylko czarne. Są też szarości pomiędzy.
i podane, podane w sposób no właśnie sprawny, przyswajalny i przystępny, to mi się wydaje, to jest to, czego nam brakuje, bo albo idziemy w te tony bardzo wysokie, albo idziemy zaraz no właśnie w kępę i najbardziej prymitywne tutaj jakby sposoby. Użyję argumentu ze świata intelektualnego francuskiego z drugiej połowy lat 40. przełomu lat 40-50. I to jest opowieść Jacques'a Le Goffa, wybitnego historyka mediewisty francuskiego, który będąc młodym doktorem historii, który wychował się w legendarnej takiej szkole Anaa, która opowiadała o tym, że historia jest w długim trwaniu, zbudowała kompletnie nowy sposób narracji. Nic byśmy o tym w ogóle nie wiedzieli, ani w Polsce, ani nigdzie. W pewnym momencie dyrektorzy trzech wydawnictw prestiżowych zebrali tych doktorów, ludzi, którzy zbliżają się z doktoratu z historii, mówią: koniec miśki z tymi waszymi dysertacjami i pisaniem. Zajmujecie się dalej zawodowo historią, ale książki piszecie dla nas. I te książki, które oni wtedy zaczęli tworzyć, są były bestsellerami. Ale oni, ktoś ich zmusił do tego, żeby oni zaczęli pisać innym zupełnie językiem. No po ludzku, tak. To jest gigantyczny wysiłek, który trwa dekady, tak? I właściwie po 20 latach wiadomo było, że istnieje francuska szkoła pisania o historii, która jest inna niż akademicka historia. No to jest popularyzacja nauki po prostu. To nie była popularyzacja, czyli takie dla ubogich, historia dla ubogich. Nie. Nie, to była historia, która stworzyła swój nowy język, ale ktoś ich do tego zmusił. W Polsce tego nie ma, te przestrzenie się nie przegniają, tej pracy nie ma, przeważnie. Robek, ale ta książka Korona Modzelewskiego kobyła historia. No jest na... To jest biografia. No tak, ale ona jest jednocześnie niezwykłą historią i Polski ludowej w gruncie rzeczy też. I podane w najlepszy sposób. Jedna książka nie czyni zmiany. Całe pokolenie historyków zmuszono, tak, czy zachęcono, ale de facto zmuszono, stawiając im takie wymagania, do zmiany w ogóle odbioru takiej opowieści, tak, z ezoterycznej niemieckiej historiografii, która po prostu jest tak, która dzisiaj w Polsce króluje ciągle jeszcze. Tak. A kto wydawał te książki? To było kilka takich dużych wydawnictw. Tak. Ale najważniejszych. A kto w Polsce? Ale w Polsce te książki Montefiorego, które są fantastyczne, prawda? A warsztatowo znakomite, bo żadnej najwyższej jakości, też merytorycznej, a czyta się jak kryminał. Nakłady 3000 egzemplarzy, max 1500. A we Francji te książki zaczęły się sprzedawać nakładać, że on to setka tysięcy. Bo te teorie chyba znacznie lepiej, ale dobra. To ja w takim razie, bo właśnie wybiła godzina 20, czyli zaczynam drugą część. Czyli taka jest niewdzięczna rola moderatora. Chciałem serdecznie podziękować panu Jesce, panu Listom i państwu za udział w tym spotkaniu i aktywny udział w dyskusji. I na koniec kilka takich słów podsumowania, bo z tego pytania o prognozę. Znaczy, wydaje się, że tutaj wiele takich scenariuszy było formułowanych w tonie negatywnym. Ja bym chciał jeszcze dorzucić kilka wątków. Nie, ponieważ także wiążących się z treścią tej książki, ponieważ wspominamy tutaj już profesor Milewicz, który jest w tej książce. Jeśli państwo czytaliście z nim wywiady, on prowadził badania wśród młodego pokolenia, które właśnie media odbiera poprzez właśnie główny internet. To są ludzie, którzy już nie czerpią stamtąd informacje. Otóż stopień popularności teorii spiskowych w Polsce jest największy właśnie w najmłodszym pokoleniu. Znaczy ludzie w wieku 20 kilku lat są najbardziej podatni na teorie spiskowe, bardziej niż osoby starsze, tak? Które korzystają z mediów tradycyjnych, ale to też chyba wynika z tego, jak ta komunikacja w mediach elektronicznych wygląda i to być może można dyskutować o tym przykładzie, który został tutaj podany z tą wypowiedzią wyrwaną z kontekstu, ale to jest przekleństwo internetu, że tam szybciej idzie multiplikacja tej informacji, a nie jej weryfikacja i to jest, wydaje mi się, wielki problem i też jakby egzemplifikacją tego problemu.
pytanie jest też to, o czym mówił Romek, gdy zapytał się o to kryterium wyboru pisma do czytania, bo wydaje mi się, że także jest problemem to, że to pokolenie, o którym mówimy, a które niedługo będzie jakby tym pokoleniem wiodącym, tak? Ono będzie nam układało życie, układało niewiele dalej. Jest też to, że nawet gdy czerpią te informacje, to nie mają świadomości, skąd te informacje czerpią, a to nie jest bez znaczenia, kto o nich mówi. To także jest niezmiernie istotne, natomiast ja uważam, że wydaje się, że raczej te wszystkie wątki, które się pojawiły, trzeba traktować jako wyzwanie, ponieważ to, co się wydarzy w przyszłości, to zależy głównie od nas. Wydaje mi się, że dlatego ta gra o media publiczne, o tego tematu, z którego zaczęliśmy, to jest gra o wielką stawkę. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy tutaj jako obywatele zatroskani, stanem demokracji, nie odpuszczać tej walki o media publiczne i o bardziej demokratyczny model stosunków społecznych, które są jakby też wynikiem porządku medialnego. I tutaj chciałem postawić kropkę. Jeszcze raz bardzo Państwu podziękować, życzyć miłego piątkowego wieczoru. Te wszystkie książki są do Państwa dyspozycji. Jeżeli chcecie Państwo wziąć do kogoś znajomego albo przekazać do którejś z lubelskich bibliotek, to zachęcam, żeby wziąć. To bardzo dobra decyzja. Oczywiście można. Jeszcze mamy w samochodzie, także jeszcze raz Państwu. Ja bardzo chętnie przyjmę każdą ilość. Super. Tak. Jeszcze raz. Super. Bardzo dziękuję, dobrej nocy. Dziękuję bardzo.